którym jest Włodzimierz Bartos. Tutaj w pewnym momencie kariera sędziego zatrzymała się, niestety afera korupcyjna, która dotknęła i arbitra głównego, i dzisiejszego arbitra technicznego, spowodowała, że ich kariera sędziowska została zahamowana przez 10 lat. Okazało się, że były to bezpodstawne zarzuty, zostali oni oczyszczeni ze wszystkiego i dzięki temu mogą wrócić na murawę i na ławkę sędziowską. No bardzo, bardzo ciężka sytuacja na pewno dla sędziów, no ale wracają na pewno przygotowani, na pewno nie zadbali siebie, więc są na pierwszym ligowym poziomie, więc na pewno jakąś weryfikację przeszli u siebie w kolegium sędziowskim, więc aby tylko nie przeszkadzali, jak to się mówi. Najważniejsze, żeby te lata, które były takie właśnie dla nas czarną kartą tego polskiego piłkarstwa, zostały już przecięte, czy też wymazane z pamięci. Dokładnie. Grajmy czystymi ludźmi, sędziujmy czystymi ludźmi i wprowadzajmy wiele, wiele radości dla kibiców, którzy szczelnie zapełniają trybuny polskich stadionów. Rozpoczną widzewiacy. Przy piłce Bartosz Guzdek, który już za chwilę pierwszym kopnięciem uruchomi naszych zawodników do ataku. Jakiego meczu się spodziewasz, Kamilu? Czy Górnik Polkowice schowa się za podwójną gardą i będzie szukał okazji do kontry? No jak pokazuje ostatni wynik z poprzedniej kolejki, Górnik z Arką Gdynia wygrał, tak? Więc na pewno to nie jest jakiś łatwy przeciwnik i to nie będzie mecz do jednej bramki, tylko na pewno tutaj będą ciężko postawione warunki przez zespół z Polkowic. Jak widzimy, drużyna z Polkowic ustawiona systemem 4-4-2, typowym takim dla drużyn, które bronią się. Środkowa linia przesunięta do głębokiej dosyć defensywy, bliskie odległości między strefami obronną i środkowej pomocy. Piłka teraz na aucie, rozpoczną Polkowiczanie z lewej strony. Przy piłce Marek Opałacz będzie wrzucał piłkę z numerem 11, teraz Dominik Radziemski. No, bardzo blisko niego Mateusz Michalski. Czy tutaj Polkowice będą chciały troszeczkę wyjść wyżej w pewnych momentach, czy będą pressingiem ustawieni typowo na jakiegoś bocznego obrońcy? Jak to będzie u nich wyglądało? Na pewno na razie widzieliśmy, że tak na 3/4 stoją, tak? Na kole i z tego chcą do pressingu może wyjść, ale no wiadomo, to są pierwsze sekundy, minuty, więc... Spotkanie dziesiątek na środku boiska. Maciej Pałaszewski faulowany przez Julka Letniowskiego. Polkowiczanie rozpoczęli od stałego fragmentu gry, ale już odzyskujemy piłkę. Krystian Nowak do Patryka Stępińskiego. Patryk Stępiński ustawiony dzisiaj w tej formacji defensywnej, w tej trójce, obrońców, którą tworzy z Dejewskim i z Nowakiem. Jak widzimy, na prawej stronie boiska najprawdopodobniej w miejsce kontuzjowanego w poprzednim spotkaniu Pawła Zielińskiego mamy Kamila Danielaka. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Mamy jeszcze na ławce Dominika Kuna, więc ewentualnie ten zawodnik, który ma bardzo duży progres formy, jeśli chodzi o ten sezon. Tak, no mamy, powiedzmy, ławkę dość mocną na ten moment, więc ma kto wejść, ma kto to pociągnąć przy wyniku, a tak samo ma to kto utrzymać, tak? No i tutaj, jeżeli chodzi o Dominika, no to tak, widać, że bardzo fajnie się odnalazł tutaj chyba w nowej taktyce u trenera Niedźwiedzia. No, niech to funkcjonuje, bo brata oglądamy na poziomie ekstraklasowym, też wygląda bardzo dobrze pod kątem fizycznym, piłkarskim, więc Dominik tutaj, z tego co wiem, też nie odstaje fizycznością i no, może jest to pozycja dla niego, tak? Ta nowa, gdzie daje bardzo dużo drużynie. Co jest bardzo ważne, w Widzewie bardzo duża wymienność funkcji wśród zawodników. Tak, fajnie to wygląda. Mogę powiedzieć, że u nas drużynie też gramy, no powiedzmy, podobnym ustawieniem, też jest duża wymienność, duża funkcja, trener pozwala, więc fajnie, że to też tam gdzieś funkcjonuje między pierwszą, drugą drużyną, w tej samej formacji, tak? Więc tutaj nawet chłopaki, którzy schodzą do nas. O, teraz mamy pierwsza sytuację. Piłka. Michalski! Mateusz Michalski! O, bo... Niestety. Stuprocentowa sytuacja. Super zachowanie Bartka Gustka, tak, który wbiegł pole karne, wywalczył pozycję, wygrał pojedynek, wycofał piłkę na 11 metr do Mateusza Michalskiego, którego strzał padł upem Marcina Furtała. No, pierwsza groźna akcja Widzewiaków. Tak, no tutaj Mati, no musi strzelić to, tak, tą sytuację. No mamy 1-0 w trzeciej minucie i kurczę, kontrolujemy dalej spotkanie. No tutaj fajną pracę wykonał Guzdek z przodu, tak, powalczył. Bartek Guzdek, młody zawodnik, który wchodzi do Widzewa bez kompleksu. Tak, oczywiście, no też trenował, był na pierwszoligowym poziomie, więc czego ma się chłopak bać, straszyć, niech wykorzysta szansę, tak, tutaj Paweł Tomczyk też miał kredyt duży, zaufania od trenera, teraz dostał ją Bartek, no i niech walczą, niech rywalizują, to tylko z korzyścią dla drużyny.
Fabio Nunecz po lewej stronie, uwikłany w pojedynek z dwoma zawodnikami Górnika Polkowice i piłka wychodzi poza boisko, odrzutu z autu Dominik Radziemski. Dominik Radziemski, ale już wygrywamy piłkę bardzo szybko, Tomasz Dajewski na prawą stronę, tam jest Patryk Stępiński, spokojnie przyjmuje, rozgląda się, zagrywa do tyłu do Krystiana Nowaka, Krystian Nowak, blisko niego Marek Hanousek, jednak nie wybrał tego zawodnika, mamy Julka Letniowskiego, który prostopadłym podaniem próbował uruchomić Mateusza Michalskiego. Widać, że tutaj Górnicy jednak troszeczkę wyżej po pressingu podchodzą, nie cofają się tak za bardzo, jeżeli stoperzy mają piłkę u nas. Julek Letniowski, strata na środku boiska i piłka znowu pod nogami Dominika Radziewskiego. Środkowa strefa boiska, gra w trójkącie, pod którego brawo. Próbujemy, tak, Bartek Guzdek tak wyłuskał piłkę, Karol Danielak do Bartka Guzdka, jednak niedokładne zagranie i spokojnie Polkowiczanie pozwalają piłce opuścić pole gry. Ciekawe próby widzę, jak do przodu. Tak, widać, że tutaj też są ukierunkowani troszeczkę, żeby przypresować i zamknąć zawodników z Górnika, żeby kopali piłkę do przodu, żebyśmy mogli ją odzyskać. No bo to najlepsza taka w sumie metoda, tak? Nie atakujemy, ale jeżeli wychodzimy pressingiem, mamy piłkę, odzyskujemy wysoko i my prowadzimy grę i nie musimy się bać Górnika. Prawa strona boiska, Karol Danielak niestety wybiegł z piłką poza obręb boiska i znowu od bramki rozpocznie bramkarz Górnika Polkowice. Zostajemy wysoko, tutaj widzę też, tak jak rozmawiamy, nie dać grać, niech oddadzą piłkę i my będziemy sobie tworzyć sytuację. Jak widzimy, zawodnicy Polkowic rozpoczynają swoje akcje krótkim podaniem we własnym polu karnym, ale my jesteśmy bardzo wysoko, podchodzimy pressingiem, Julek Letniowski. Teraz Daniel Tanżyna zablokował zawodnika Polkowic, jednak nie wiadomo czemu arbiter pokazuje piłkę dla drużyny gości. Odrzutu z autu na 40 metrze Radziemski. Szybkie rozegranie z Pałuszewskim. Daniel Tanżyna wygrywający pojedynek główkowy. Krystian Nowak, który głową zagrywa spokojnie do Jakuba Wrąbla. Piłka przez chwilę wędrowała górnymi sektorami. Sprowadzone już do ziemi. Marek Hanousek, kółeczko, Tomasz Dajewski. Tutaj chyba w tym ustawieniu też, no wiadomo, nie gra Paweł Zieliński, ale też w tej trójce fajnie się odnajduje też Patryk. Tak, też można powiedzieć, że troszeczkę odżył tutaj w tym ustawieniu, więc może jest to pozycja dla niego. Wiemy, że on też do przodu lubi grać, ale w tej trójce też bardzo fajnie się prezentował, tak, więc... Jest to zawsze fajnie, bo też jest on alternatywą i tutaj na boki do trójki obrońców i na wahadło, że tak powiem. Przed chwilą mieliśmy taką kombinacyjną akcję w środkowej strefie boiska. Julek Letniowski próbował uruchomić prostopadłym podaniem Bartka Guzdka, jednak zażegnali niebezpieczeństwo obrońcy z Polkowic i mamy wrzut z autu na wysokości pola karnego. Do piłki podchodzi Patryk Stępiński. Rozgląda się, z kim zagrać tę piłkę. Wychodzi mu Mateusz Michalski. Szybkie rozegranie na krótko z Mateuszem, jest Juliusz Letniowski, Mateusz Michalski wbiega do linii końcowej boiska, no, jest faulowany, jednak nie, sędzia nie zdecydował się zagwizdać, bardzo dziwna decyzja, tak. Wszyscy zawodnicy stanęli i czekali właśnie na ten gwizdek, a teraz mamy kontrę drużyny przyjezdnych, Eryk Sobków po prawej stronie boiska, naprzeciwko niego Dejewski, ale bardzo szybko wrócił, ale Marek Hanousek tak bardzo szybkim powrotem przeciął piłkę zagrywaną przez gości. Krystian Nowak, błąd. Z numerem 37 w polu karnym mamy Mateusza Piątkowskiego. Teraz Pałaszewski po prawej stronie, spokojnie z Radziemskim. Piłka do tyłu rozegrana do stoperów. Marcin Bernat. Adrian Pużycki po prawej stronie boiska, dłuższa piłka. Pojedynek główkowy wygrany przez Krystiana Nowaka, Daniel Tanżyna. Uruchamia Danielaka, który zagrywa na prawą stronę do Patryka Stępińskiego. Fajne, długie podanie na Mateusza fajne. Michalskiego. Mateusz Michalski zastawił piłkę. Jaka decyzja sędziego? No co? Sędzia nie zdecydował się drugi raz już w ciągu dwóch minut użyć gwizdka. Wydaje mi się, że taka sytuacja bardzo stykowa.
Dobra, no dla mnie to był rzut wolny, tak, tutaj przed 16. A Mateusz wytrzymał, no ale... Oj, tutaj... Szybko odzyskaliśmy piłkę, piłka od lewej strony do Karola Danielaka, który z 25 metrów próbował zaskoczyć bramkarza, ale takimi strzałami, no niestety. Szkoda, szkoda, bo tam Patryk się właśnie włączał prawą stroną, no ale taką podjął decyzję. Mamy, no, powtórkę tutaj, tej sytuacji, Mateusz Michalski, no wydaje mi się, że... Nie, no ewidentnie ja bym tutaj rzut wolny gwizdnął, no jeszcze tutaj jeden, tak, wychodzić czystą pozycję, mogłoby się to zakończyć kartką może i czerwoną, tak? Tym bardziej, że Mateusz tak, wygrał pojedynek. Tak. Taki męski z obrońcą. Dokładnie. No ale sędzia zinterpretował to inaczej. Jesteśmy już po drugiej stronie boiska. Kajetan Schmidt w pojedynku z Dajewskim. Szybko rozegrana piłka do lewej strony, ale pada ona łupem Marka Hanowska, który też wyrasta na takiego lidera linii środkowej, jeśli chodzi o taką grę w defensywie, ale z dużymi inklinacjami ofensywnymi. Tak, jest tutaj, bardzo fajnie to zabezpiecza i do przodu potrafi fajną piłkę rzucić, więc no fajnie, no kurczę, coraz więcej takich zawodników, żeby przychodziło, tak? Kapitalna piłka Julka Letniowskiego, Bartek Guzdek już w polu karnym. Zakręcił obrońcą, oddał strzał i mamy pierwszy rzut rożny dla Widzewa. Rzuty rożne, które w tym sezonie przynoszą wiele korzyści Widzewiakom. Może jeszcze nie tyle bramkowych, co tworzymy po nich takie bardzo groźne sytuacje. Zespół mamy wysoki, silny chłopaków, więc to jest dla nas atut, że taki rzut rożny tylko wykorzystać. Do narożnika boiska zbliża się Juliusz Letniowski. Z lewej strony to on wykonuje rzuty rożne. Blisko niego jest Fabian Nunes. Objawienie takie poprzedniego spotkania. Wybrany najlepszym zawodnikiem meczu ze Stomilem Olsztyn. Gol i asysta. Czekamy teraz na wrzutkę Julka Letniowskiego. Piłka na 5 metr. O! Spadła na głowę Bartka Gustka, jednak nie znalazła ona drogi do bramki. Co więcej, no chyba był nieprzygotowany Bartek na tę piłkę. Na pewno troszeczkę może tam nie spodziewał się, że może mu spadnie. Ale mało brakowało, aby nas takiego nieprzygotowania, powiedzmy, wpadło. Czasami tego piłkarskiego farta trochę potrzeba, a tutaj w tym przypadku no, tego szczęścia brakło Bartkowi, ale tak jak mówię, no nie spodziewał się, że chyba piłka do niego dotrze, bo tam wysocy obrońcy Polkowic myślał, że chyba trącą tą piłkę. Fajnie, na pewno też jest podbudowany tą sytuacją z początku, co podawał do Mateusza. No i dobrze, coraz więcej niech buduje też swoją taką pozycję w drużynie, ale i pewność siebie przede wszystkim takimi sytuacjami, tak? Tego mu potrzeba na pewno. Tym bardziej, że przed spotkaniem dowiedzieliśmy się, że do Widzewa przyszedł nowy zawodnik, napastnik, który na pewno będzie walczył o podstawową jedenastkę. Jest to sygnał dla, czy to Bartka Gustka, czy dla Pawła Tomczyka, że trzeba bardzo mocno wziąć się do roboty, pokazać na treningach i w spotkaniach, że to oni zasługują na pierwszą jedenastkę, bo Matta Montini, o którym mówimy, 29-latek z Włoch, będzie walczył o swoje. No to jedyny, znaczy jedyny, no miejmy nadzieję, nie jedyny, ale plus taki Gustka, że jest młodzieżowcem, tak, z tych napastników, więc pewnie tutaj jakaś rotacja może się, może być między Pawłem Tomczykiem a nowym tym napastnikiem naszym, tak, więc jeżeli go się sprowadza, to też powiedzmy nie po to, żeby siedział na ławce rezerwowych, więc na pewno dostanie swoją szansę, no i jak ją wykorzysta, ale tak jak na początku mówiliśmy, to tylko wpływa najlepiej na drużynę, na chłopaków między sobą i na drużynę, że zawsze jest ten jeden, drugi, który też wejdzie, gdzie chciał się pokazać, strzelić bramkę. Fabian Nunes, lewa strona, zagrywał w kierunku Julka Letniowskiego, piłka przechwycona przez Górnik Polkowice i oni rozpoczynają swoją akcję na własnej szybko połowie. Szybko przerwane. Widać, szybko że my prowadzimy troszkę tutaj grę. Górnik taki jest wycofany. Liczy pewnie na jakieś kontrataki, ale my dobrze to zabezpieczamy i piłki, drugie piłki też są nasze, zgarniamy, więc blisko siebie też jesteśmy. I oby tak cały mecz. Eryk Sopków na lewą stronę. Tam z numerem 7 Kajetan Schmidt. Znowu w pojedynku z Krystianem Nowakiem. Już jest w polu karnym. Odprowadzony przez zawodników Widzewa z pola karnego. Piłka trafia do Adriana Pużyckiego, środkowa strefa boiska. Polkowiczanie też nie atakują za wszelką cenę. Teraz mamy piłkę do Radziemskiego na prawej stronie boiska. Centra, która pada spokojnym łupem Kuby Wrąba. Tak jest. Taka piłka na rozgrzanie. No tak jak mówię, no tutaj widzę, że Górnik się ograniczał, będzie bardziej chyba do kontrataków, no bo tu się asekurujemy bardzo fajnie i nie pozwalamy na za dużo, więc... Poczuł piłkę, Kuba. Musimy Państwu przypomnieć, że jest to pierwsze spotkanie Górnika, jest to szósta kolejka, a dopiero pierwsze spotkanie Górnika Polkowice na wyjeździe. 5 spotkań do tej pory rozegrali oni u siebie,
mają bilans jednego zwycięstwa, dwóch remisów i dwóch porażek, ale poczekajmy, teraz Mateusz Michalski odepchnięty. No, kolejna niezrozumiała decyzja, uważam, sędziego, no bo Łokieś pracował tutaj u obrońcy Górnika, no. Czyżby te 10 lat spowodowało, że sędzia nie nadąża z akcją? Albo może nie do końca dokładnie widzi wszystko to, co się dzieje na boisku? Albo musi być jakiś nie wiadomo jaki faul brutalny może, żeby w końcu zagwizdał coś, no bo już po raz kolejny uważam, że no, słaba decyzja, tak? I to wszystko jest krzywdzące dla Widzewa. Tak, no, stały fragment mamy z boczku, więc... Prawa strona boiska, Patryk Stępiński do Mateusza Michalskiego, piłka za wysoka. Zamyka całą akcję Fabio Nunes, lewa strona boiska. Przy nim dwóch zawodników Polkowic, wrzutka. Oj, tam. I niestety, Patryk Stępiński podnosi ręce, żeby był faulowany, ale kolejny raz sędzia nie reaguje. A czy w tym meczu mamy VAR? Nie mamy VAR-u. VAR-u w tym meczu nie mamy, tak, bo niestety no, na pierwszoligowych boiskach są tylko wybrane mecze, na których jest VAR. No, w dniu dzisiejszym VAR-u w Łodzi nie ma, bo myślę, że kilkukrotnie już tutaj tak. Sędziowie z VAR-u pomogliby sędziemu głównemu podjąć odpowiednią decyzję. No, na albo pewno, przynajmniej to sprawdzić. Na pewno do sytuacji Mateusza tą, co wychodził, no i tutaj też była taka, gdzie można by było to sprawdzić i zobaczyć. Fabio Nunes, cięta piłka na prawą stronę boiska, tam wchodził Patryk Stępiński, jednak wygrywają obrońcy Górnika Polkowice. Wacławczyk po prawej stronie do Sobkowa, szybka akcja Polkowiczan. Przy piłce już Mateusz Piątkowski, asekuruje go Tomasz Dejewski. I niestety, Tomasz Dejewski ograny we własnym polu karnym na szybki zwód do lewej strony, uderzenie lewą nogą i piłka niestety ląduje znajduje w siatce. Drogę do bramki. No, wyszło tutaj doświadczenie Mateusza Piątkowskiego, tak, z Ekstraklasy. Poczekał, wyczekał, przełożył i uderzył. Troszkę tutaj Tomek może niepotrzebnie albo tak na raz może poszedł, tak, więc... No Kuba nie miał szans, no nie miał Kuba szans, tutaj... no niestety, no ale głowa do góry, pracujemy, jest też dużo czasu i tak naprawdę my prowadziliśmy grę, tak jak mówiłem, no z kontrataku, tak, drużyna z Polkowic się ustawiła, wykorzystała ten kontratak, bardzo głowa do góry i pracujemy na to, żeby ten mecz doprowadzić do remisu, a później wygrać. 15 minuta spotkania, Mateusz Piątkowski zdobywa bramkę dla Górnika Polkowice, niestety przegrywamy 1-0. To jest drugie takie spotkanie w tym sezonie, gdzie Widzew przegrywa 1-0. Pierwsze miało miejsce w Sosnowcu, tam potrafiliśmy odmienić losy spotkania i uzyskaliśmy korzystny wynik, wygraliśmy 2-1. Więc tutaj teraz wszystko w naszych nogach, w naszych głowach. Wracamy do gry, Marek Hanousek, prawa strona, Patryk Stępiński, przerzucenie piłki na drugą stronę w kierunku Fabio Nunesza, jednak niedokładne. I znów piłka upadała łupem zawodników z Polkowic. Mateusz Michalski bardzo szybko ją odzyskał, Marek Hanousek, środkowa strefa boiska. Bartosz Guzdek tyłem do bramki, odgrywa do Danielaka. Danielak jeszcze raz do Guzdka, jednak niedokładnie. Brakuje tej dokładności w poczynaniach Widzewiaków w ostatnich minutach. No troszeczkę tak, bo tutaj na małej przestrzeni chcą chłopaki grać. Szybko z pierwszej piłki to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo fajnie to wygląda, żeby gdzieś tam obrońcy nie dociągnęli. No troszeczkę tej dokładności brakuje, no ale... Marek Hanousek, Patryk Stępiński wrzucona piłka w pole karne. Mateusz Michalski przegrywa główkę. Wygrywa... Juliusz Letniowski! 18 minuta spotkania, kapitalne uderzenie z 25 metrów lewą nogą i bez szans Marcin Kurtał. Widzew doprowadza bardzo szybko do remisu 1-1. Juliusz Letniowski, ale ta akcja toczyła się od prawej do lewej. Marek Hanousek, Patryk Stępiński i piłka ostatecznie pada łupem Julka Letniowskiego, który uderzeniem z pierwszej piłki umieszcza ją obok zrozpaczonego bramkarza Górnika Polkowice. Bardzo fajne zachowanie tutaj Marka. Marka fajnie, Hanowska, fajnie, tak. Fajnie zobaczył, nie zgrywał głową do środka jeszcze piłki tam na walkę, tylko zgrał tutaj do Juliusza. No i fajnie, nie myślał, decyzję podjął bardzo fajną, no i kapitalna bramka. No i tak jak powiedziałem, głowa do góry odrobiliśmy i jedziemy dalej, tak? Jedziemy dalej, tym bardziej, że dla Julka będzie to na pewno bardzo ważny moment w tym piłkarskim, widzewskim życiu, bo to jest jego pierwsza bramka dla czerwono-biało-czerwonych, a liczymy bardzo, bo wiemy, że ten chłopak potrafi zdobywać bramki, bo pokazał to przede wszystkim w Arce Gdynia w poprzednim sezonie. Wiemy, co o nim się mówi, jakie są wobec niego też wymagania, jakim talentem też dysponuje, więc fajnie, że jest u nas, no i możemy się cieszyć z takich jego bramek, z jego umiejętności, tak?
Bardzo dobrze, że widzewiacy szybko odpowiedzieli na bramkę Górnika Polkowice. Kilka minut potrzebowali na to, żeby odrobić straty i znów sunie ich atak. Bartosz Gwóźdek, Patryk Stępiński bardzo mocno w ofensywie podłączony dzisiaj. Jego piłka w pole karne pada łupem Polkowiczan, ale tutaj Daniel Tanżyna walczący z Piątkowskim. Teraz mamy po prawej stronie Sobkowa, Sobków czeka, Piątkowski przy piłce, wymieniają piłkę z Sobkowem. Zwróciliśmy, ustawiliśmy się, więc bardzo dobrze. Szybko przeszliśmy z fazy ataku do fazy obrony i szybko ustawiliśmy swój blok defensywny. Tym bardziej, że Polkowiczanie też przez dłuższą chwilę tej akcji grali we dwóch, atakowali w dwie osoby. Nie było podłączenia innych zawodników. Nie, tutaj właśnie bardzo fajnie ustawiliśmy się, wróciliśmy. Zabezpieczyliśmy też tyły, więc te nasze powroty te są szybkie. Polkowiczanie teraz w ataku pozycyjnym. Bernat w stronę Sobkowa, Sobków. W stronę Piątkowskiego. Piątkowski wycofuje do Sobkowa. Rozgrywają oni piłkę na naszym przedpolu. Radziemski, prawa strona, próbował wrzutki. Piłka po nodze Fabionu Nesza. Mamy rzut rożny. Arbiter pokazuje, że opuściła ona pole gry i rozpoczną Polkowiczanie od rzutu rożnego. Teraz dobrze się ustawić, pokryć, żeby nie dać żadnego głupiego babola. Jak widzimy, praktycznie cała jedenastka Widzewa we własnym polu karnym. Troszeczkę tylko z boku pola karnego podszedł Karol Danielak. Wrzutka wyblokowana przez naszych zawodników. Fabian Nunesz na uwolnienie, ale tutaj mamy Radziemskiego. Radziemski do prawej strony, do Wacławczyka. Juliusz Letniowski próbuje dogonić piłkę przed linią pola gry, żeby utrzymać ją w boisku. Niestety piłka wyszła na aut i mamy wrzut z autu dla Górnika Polkowice. Tak, z przodu tylko mamy Gwóźdka, a cała nasza drużyna tutaj na 20 metrze, 25. No i teraz wróci też. Ustawieni bardzo blisko zawodników Polkowic, nie dopuszczamy do jakichś groźniejszych sytuacji na własnej połowie. Jednak już są oni w polu karnym. Ślisk, Hanowska. No i nabicie Danielaka. Danielaka, mamy tak. Piłkę na aucie bramkowym. Kuba Wrąbel spokojnie ustawia futbolówkę na 5 metrze. Rozpoczynamy od krótkiego podania w polu karnym. Tomasz Dajewski do prawej strony, tam jest Krystian Nowak. Rozgląda się, szuka swoich partnerów. Zagrywa dłuższą piłkę na Bartka Gwóźdka, jednak była ona niedokładna. I znowu Radziemski, prawa strona boiska. Eryk Sobków. Nazwisko Eryka Sobkowa bardzo często wymieniamy, bo widzimy, że ten zawodnik jest bardzo mobilny. Tak, widać, że tutaj bardziej tą stroną operują górnicy niż lewą. On tutaj napędza te kontrataki. Często jest przy piłce i współpracuje tutaj chyba z Piątkowskim. Z Piątkowskim, bardzo dobra współpraca tych dwóch zawodników i wyglądają oni na takie wyróżniające się postaci Górnika Polkowice. Tak, tutaj Nunes z Danielem Tanżyną troszeczkę pewnie muszą zwrócić uwagę, też im pewnie tutaj trener podpowiada albo w szatni, ale pewnie między sobą też rozmawiają, że ten zawodnik taki z Piątkowskim, powiedzmy, najgroźniejszy w tym momencie są. No teraz sędzia użył gwizdka, mimo tego, że nie było jakiegoś brutalnego wejścia Krystiana Nowaka, że bardzo podobne zagrania, jakie miały miejsce kilka minut wcześniej, kiedy widzewiacy byli w ataku, a sędzia tego gwizdka nie używał. I prostopadła piłka do Sobkowa, Sobków. W ostatnim momencie Daniel Tanżyna wślizgiem zablokował piłkę. Daniejewski jednak przejmuje ją. Kuba Wrąbel broni. Kuba Wrąbel broni. Brawo Kuba Wrąbel, bo tutaj podziało się. Kuba Wrąbel uratował nas przed stratą bramki, no tutaj trzeba to powiedzieć. Za łatwo Polkowiczanie znaleźli się w naszym polu karnym. Pierwsza jeszcze interwencja Daniela Tanżyny, ale tutaj brakło asekuracji i piłka znowu spadła pod nogi zawodników z Polkowic i tylko Kuba Wrąbel dwukrotnie. Musimy uważać naprawdę na te kontrataki, na tego Mateusza Piątkowskiego i tego Sobkowa, tak? Bo widać, że naprawdę oni tutaj we dwóch współpracują bardzo mocno i ta strona jest taka najgroźniejsza, więc muszą się chłopaki troszeczkę tam asekurować. Ale jest Kuba Wrąbel, no wybronił nam tą sytuację teraz, więc Kuba Wrąbel w wielkiej formie, to trzeba przyznać, od poprzedniego sezonu jest taką opoką naszego zespołu. Zamknął praktycznie bramkę dla przeciwników i sporadycznie piłka znajduje się w siatce łódzkiego Widzewa. Bardzo dobrze, że klub
że klub go wykupił, tak, no jest to duże wzmocnienie, nie oszukujmy się, no i tam Konrad ma dużą rywalizację z nim, no też bym chciał przykładowo, bo Konrada znam, żeby też sobie zadebiutował tutaj na stadionie, no ale jest Kuba, na razie nie daje żadnych podstaw tylko temu, żeby było inaczej. Cieszmy się, że też mamy bramkarza, który w takich sytuacjach nam pomaga, bo to jest bardzo ważne. Fabio Nunes od wrzutu z autu, Mateusz Michalski przegrywa pojedynek z Radziemskim. Środkowa strefa boiska, Kamil Wacławczyk, jedno kółko, drugie kółko. Sobków pośliznął się i piłka dla Widzewa od wrzutu z autu. Fabio Nunes szuka partnerów do rozegrania, nikt mu się na razie nie pokazuje. Wszyscy zawodnicy jakby poodcinani przez zawodników Polkowic. Tak, tutaj się poustawiali. Julek Letniowski w kierunku Mateusza Michalskiego. Kolejny pojedynek przez Mateusza niestety przegrany. I Górnik Polkowice przy piłce. Wacławczyk do Sobkowa. Sobków do Pużyckiego. Znowu Sobków przy piłce, prawa strona boiska. No centra, i teraz brawo Daniel. Daniel Tanżyna. No i mamy szansę na kontrę. Fabio Nunes rozgląda się, z kim zagrać, zwleka, jest Julek Letniowski i znowu w kierunku Mateusza Michalskiego. I znowu mamy ten problem, że Mateusz Michalski nie opanowuje piłki, która też była chyba niedokładnie zagrana przez Julka Letniowskiego. No troszeczkę może tak, no ale piłka nożna na tym też polega, że są jakieś niedokładności, jakieś błędy, aby tylko wyciągać wnioski i następne zagrania poprawiać, tak. Więc tutaj to jest taka, tak jak ja miałem trenerów i tutaj mam trenera Patryka Czubaka, też troszeczkę na takie rzeczy nie zwracam uwagi, bo to jest wliczone, wkalkulowane, tak, pod presją zagranie, gdzieś może być niecelne, więc na pewno Julek wyciągnął wnioski, następne kolejne podanie będzie dobre i ma i Mateusza ruch do piłki też będzie już na pewno lepszy, więc... Polkowiczanie na własnej połowie boiska rozgrywają spokojnie piłkę między stoperami. Teraz zagranie do środkowego pomocnika, a był nim Maciej Pałaszewski. Tak, tutaj Górnicy też tak operują piłką i od tyłu też tak teraz bramkarz tak wybił, ale też nie na ślepo. To też tak drużyna z Polkowicy potrafi piłką operować, konstruować akcje, szczególnie do kontrataków. Czyli nie był to przypadek, że wygrali oni w poprzedniej kolejce z Arką Gdynia 2-1. Wcześniejsze spotkania też kończyły się takimi wynikami, gdzie mogli ugrać ciut więcej. Było kilka spotkań, gdzie bramki były nieuznane dla nich, gdzie brakło trochę szczęścia. Także ta drużyna nie jest tak od razu skazana na porażkę. No nie. Jak każda chyba drużyna w pierwszej lidze, bo nie dopisujemy sobie punktów przed spotkaniem. Tym bardziej, że też trener tutaj Widzewa też no, zna tą drużynę dobrze, tak? Awansował z nimi, więc wie też na co stać zespół z Polkowic i tych zawodników tutaj, także też, że to nie będzie łatwy mecz, to co się potwierdza. Bardzo fajna, bardzo fajnie. Bardzo lewa strona, tak. Kapitalnie ograł grającego w bieg polekarny, jednak zablokowany jego strzał. Ale tutaj trzeba oddać Bartkowi, że powalczył, brawo Bartek. Odebrał już piłkę. Aj, troszeczkę. Że walczy, że jest go dużo w przodzie. Tak. Dużo czeka, walczy, szarpie tutaj, wygrywa pojedynki. Bardzo dobrze, taka jego rola, jeszcze bramki by potrzebował do tego dzisiejszego meczu, więc jeszcze ma trochę czasu. No tutaj kapitalne to zachowanie tutaj, gdzie ograł Magdziaka, wbiegł w pole karne, ale został wyblokowany przez Bernata. Później jeszcze powalczył o piłkę, tak, wyłuskał ją, próbował jeszcze stworzyć akcję ofensywną. I tylko przyklasnąć takiemu zachowaniu napastnika, tak, Widzewa. Na pewno też dostał szansę, dlatego że pracuje ciężko na treningach swoją postawą, więc tutaj też widzimy, że daje z siebie w każdej sytuacji maksa, więc ile wytrzyma, a niech wytrzyma jak najdłużej, bo na razie jest pożytek z przodu tak naprawdę z niego. Mamy krótką przerwę w spotkaniu. Na boisku leży faulowany jeden z zawodników Górnika Polkowice. Tak, drużyny korzystają na uzupełnienie płynów. Trener Niedźwiedź stara się swoim zawodnikom pomóc, jeśli chodzi o dalsze części, o dalsze minuty tego spotkania. Mam nadzieję, że zawodnicy Widzewa posłuchają swojego trenera i za chwilę zdobędą kolejną bramkę. Tak, na pewno teraz troszeczkę wskazówek może dostanie Nunes z Danielem, ale też widzimy, że Danielak od trenera dostaje jakieś wskazóweczki, więc troszkę
chłopaki złapią drugi oddech i dalej będziemy naciskać. 30 minuta spotkania i bardzo rzadko wymieniamy nazwisko Karola Danielaka w perspektywie tego spotkania. No tak, tak można powiedzieć, że i Karola, i Mateusza troszeczkę tak z przodu, tutaj tak jakby Guzdek sam, częściej jego wymieniamy, no ale to minęło pół godziny, tak powiedzmy, więc teraz ostatni kwadrans przed nami, miejmy nadzieję, że chłopaki tutaj wesprzą Bartka z przodu ofensywnie, więc będzie ich więcej, będziemy częściej ich wymieniać. Piłka w rękach bramkarza, rozpoczynają Polkowiczanie od krótkiego zagrania, kolejny raz Kamil Wacławczyk w środku boiska. Zagranie do prawej strony, tam znowu jest ten Radziemski, grający z numerem 11, bardzo ofensywny prawy obrońca drużyny Polkowic, Krystian Nowak, Julek Letniowski, szybko z pierwszej piłki w kierunku Bartka Gustka, jednak Bartek no, nie zdążył się zastawić, wyprzedzony przez obrońcę. Tak, może tutaj trochę Julek mógł przytrzymać tą piłkę, nie z pierwszej, bo chyba Bartek nie był tak ustawiony na pozycji. Ale no co, atakujmy, zdobywajmy bramki, może troszkę wyżej, bo byśmy mogli podejść nawet, żeby Górnik tak nie rozgrywał piłki. Trzech zawodników Widzewa włączonych do akcji w odbiorze piłki. Szybkie przerwanie na połowie Polkowiczan przez Danielaka faulem i ustawiamy się na swojej połowie, tak żeby wszyscy zawodnicy zdążyli wrócić, zdążyli te zasieki obronne ustawić. Naszego zespołu ustawić. Tak, bo tutaj troszeczkę może Karol źle przypresował, może nie taki nadrabiał. No i dobrze, że przerwał ten atak, bo mogłoby się to różnie zakończyć. Faulowany Letniowski bardzo szybko rozpoczął akcję Widzewa. Daniel Tanżyna, lewa strona, Fabio Nunesz, jego lewa noga. Przed pojedynek 1-1, próbował uderzenia. Wydaje mi się, że to było uderzenie na długi słupek, że nie była to centra. Tak wyglądało, no z tą słabszą, powiedzmy, swoją nogą próbował dokręcić, strzelić fajną bramkę. Oddał strzał, nie ma kontrataku. Znowu jest czas na to, żeby ustawić sobie. Dokładnie. Czterech zawodników Widzewa w obrębie szesnastki czekają na rozpoczęcie krótkim zagraniem, tak jak do tej pory Polkowiczanie rozpoczynali wszystkie swoje akcje od bramki, jednak zmiana, długa piłka w kierunku bardzo Piątkowskiego, tak, bardzo dobre Mateusza Piątkowskiego, który już zaskoczył naszą obronę. Ale Krystian tutaj wygrał pojedynek, więc na pewno zwrócą uwagę na niego w przerwie, albo jeszcze teraz do końca, żeby bliżej być może przy tym Piątkowskim. Letniowski na lewą stronę znowu do Nunerza, Nunerz wrzutka w pole karne, jednak uprzedzony przez Bernata Bartosz Guzdek. I mamy piłkę rozpoczynaną wrzutem z autu, Julek Letniowski. Udał się w pojedynek z obrońcami Górnika Polkowice. Przegrany. Polkowiczanie wychodzą z szybką kontrą. Wacławczyk w kierunku Piątkowskiego. Piątkowski próbował utrzymać się przy piłce, jednak padła ona łupem Julka Letniowskiego. Rozpoczynamy kontrofensywę. Spokojnie też pograjmy, bo dopiero zyskaliśmy, wiadomo. Danielak, prawa strona. No i mamy rzut rożny. Zablokowany jego. A nawet tutaj chyba ręka była, ale widzę, że sędzia się znów nie zdecydował, jak. Sędzia boczny także nie pomógł, mimo tego, że akcja była bardzo blisko niego. Mamy kolejny rzut rożny dla łódzkiego Widzewa z prawej strony. Znów do piłki podchodzi Juliusz Letniowski. I czekamy na jakieś fajne rozegranie tego samego fragmentu gry, gdzie wiemy, że Widzewiacy potrafią zaskoczyć swoich przeciwników. Bramka Tomka Dajewskiego by się przydała po tej. Po tej bramce, to tak troszkę się słabiej zachował, tutaj by go podbudowała, więc... Dajewski w polu karnym także Tanżyna, także Nowak. Wysoka piłka na Krystiana Nowaka. Jednak pada ona upem Marcina Furtała. Nie przyniosła korzyści wrzutka z rzutu różnego Julka Letniowskiego, ale widzimy, że potrafimy się znaleźć w sytuacji dogodnej do oddania strzału. Piłka szuka naszych rosłych stoperów, obrońców, więc stały fragment gry to też może być bramka z tego, więc mamy rzut. Radziejewski wyjechał z piłką na aut. Prawa strona boiska, Fabio Nunesz w kierunku Daniela Tanżyny. Daniel Tanżyna spokojnie przez Tomka Dajewskiego, o którym przed chwileczką wspominałeś.
Krystian Nowak, Danielewicz, Patryk Stępiński teraz bardzo szeroko, wrzutka w pole karne, ale tam jest osamotniony Bartosz Guzdek. Dopiero teraz podłączają zawodnicy, Mateusz Michalski, za wysoko uniesiona noga i przerwał sędzia ciekawą akcję, bo mogło się coś wyklarować z tego... Tak, tutaj właśnie może brakowało na zamknięciu Mateusza trochę, bo sam był Guzdek tam na trzech, jeszcze tak powiedzmy piłka niewygodnie skozłowała, więc tutaj Mati może mógł troszeczkę wspomóc napastnika naszego. 35. minuta się rozpoczęła pierwszej części spotkania przy piłce Bernat, który... Mam nadzieję też, że tutaj ma Mateusz właśnie z Karolem Danielakiem jeszcze pokażą swoje umiejętności, bo mają je naprawdę dużo do gry kombinacyjnej i są szybcy też, więc liczę też na nich bardzo jeszcze w tym meczu, że pokażą to, co potrafią. Na boisku leży Eryk Sobków i w tym momencie sędzia przerywa spotkanie. Chyba w głowę dostał. Nie jest to jakiś brutalny mecz, ale widzimy, że zawodnicy korzystają z tego, że gdzieś tam doszło do jakiegoś kontaktu między zawodnikami, że chwilę odpoczynku pewnie też, bo jednak Sobków no tutaj daje nam się mocne znaki. Tak, na złapanie tego oddechu powiedzmy, gdzieś chwilę poleżeć, odsapnąć. Ale na pewno u nas chłopaki są przygotowani na nie na 90 minut, tylko trzeba by było to 120 minut, żeby tutaj zabiegać każdą drużynę. Polkowiczanie, którzy otrzymali piłkę od sędziego po rzucie sędziowskim, bo przepisy, które się pozmieniały, kiedyś zawodnicy walczyli o tak. Piłkę przy rzucie sędziowskim od kilku miesięcy. Brawo, piłka teraz zostaje przyznana drużynie, która była przy niej. Teraz Mateusz Michalski, lewa strona boiska, rozgląda się, zatrzymał. Zagranie przez Marka Hanauska. Marek Hanausek zaprasza Fabio Nunerza do akcji. Wracamy do obrońców. Marek Hanausek, Tomek Żdajewski na prawą stronę do Krystiana Nowaka. Tam szeroko ustawiony jest jeszcze wyżej Patryk Stępiński, do którego dociera piłka. Patryk Stępiński do Karola Danielaka. No i... Aj. W ostatnim momencie piłka została... Bardzo fajna akcja. Od boku tutaj przegrana przez zawodnika Polkowic, zdjęta z nogi Mateusza Michalskiego i ruszają oni z kontrą. Eryk Sobków po prawej stronie boiska, zupełnie osamotniony Piątkowski w polu karnym. Kolejny raz ogrywa naszych obrońców, jednak Krystian Nowak nie poszedł na raz. Nie, jeszcze asekurację dostał tutaj od Daniela Tanżyny, więc bardzo fajnie teraz chłopaki się asekurowali. Szybko teraz powiedzmy wrócili, tak? I brawo dla nich, bo też była groźna sytuacja. No i znów ten Sobków z Piątkowskim, prawda? O czym rozmawiamy od początku. Dwójka ludzi potrafi dużo namieszać w naszej obronie, więc musimy się ich naprawdę ustrzegać jak najmniej dać im grać, żeby jak najmniej byli też przy piłce tak naprawdę, bo no są groźni, tak? Tylko po ich akcjach Górnik ma jakieś sytuacje. Rzut rożny dla Górnika Polkowice z lewej strony boiska, krótkie rozegranie piłki. Wrzutka, ale... Fatal. Zbyt ofensywna. Tak. Miała być może angielska, ale wyszła jakaś inna. Szwedzka. Szwedzka, tak. Niech będzie, że szwedzka. Szwedzka piłka lekko wcięta. Tomasz Dajewski przy piłce. Zagrywa na lewą stronę do Daniela Tanżyny. Jesteśmy na połowie Widzewiaków. Fabio Nunes przy piłce. Rozgląda się. Długa piłka w kierunku Karola Danielaka, który wychodził za obrońców. No, jak widzimy, ta sama sytuacja, co z Mateuszem, sędzia nie gwizdnął, tutaj też nie gwizdnął, więc... Czyli możemy lekko popychać od tyłu. Tak, możemy popychać, czy to ręką, czy to barkiem. Sędzia może 10 lat spędził w Anglii i tak... Bardzo możliwe, to takie wiesz, było z Howardem Webem tam. Wygnanie dla niego. Wrzut z autu dla Górnika Polkowice. Radziemski kolejny raz od wrzutu. Julek Letniowski walczy w środku boiska. No nie wiem, czy to coś było, ja nic nie widziałem właśnie. Bo słychać tylko było krzyk zawodnika z Polkowic. Patryk Stępiński. Wstać, otrzepać i grać dalej. Krystian Nowak, Juliusz Letniowski. Daniel Tanżyna. Zagranie na lewą stronę do Fabio Nunesza. Fabio Nunesz będzie próbował jeden na jeden, ucieka do lewej nogi, kapitalna wrzutka, ale znowu brakło naszego zawodnika w centralnej strefie pola karnego.
Bardzo fajnie, tutaj jeden na jeden pojedynek z wrzutką Nunesa, bardzo fajna piłka. Patryk Stępiński, prawa strona boiska, blisko niego Mateusz Michalski, do niego piłka, jednak ciut niedokładna, Mateusz piętą obija zawodnika z Polkowi. Nie mamy rzut rożny. Tutaj w tym momencie chyba uzyskaliśmy, Mateusz uzyskał najwięcej ile mógł z tej akcji. Tak. Dokładne zagranie Patryka w kierunku Mateusza, krótka piłka, piętą nabicie zawodnika Polkowic i może... Wyciągnęliśmy z tego maksa, mamy stały fragment gry i... I kolejny raz Juliusz Letniowski w narożniku boiska. Kolejna sytuacja, powiedzmy, taka podbramkowa. Bramka, albo bramka. Juliusz Letniowski, piłka... Na piąty metr pada Eryka Sobkowa. Próba uderzenia Danielaka, ale niestety niecelna. No bardzo dobrą piłkę teraz Letniowski zagrał. No i też Danielak się zdecydował na strzał, bo jakby przyjmował pewnie, to mogłoby się to jakąś kontrą zakończyć, tak skończone i możemy ustawić, wrócić. Chociaż jak powtórce widzieliśmy, bardzo szybko do niego doskakiwał jeden z zawodników gości i musiał decydować się chyba na takie szybkie uderzenie, chociaż jakby spróbował może rzeczywiście przyjąć piłkę do swojej prawej nogi i takim szybkim pach. Jak zrobił to Fundambu w meczu Widzewa ze Stomilem Olsztyn, gdzie tak sytuacyjnie bardzo szybko się zebrał do uderzenia. Szkoda, że mu nie wyszedł strzel jak Juliuszowi dzisiaj, tak? Danielakowi. Już jesteśmy w polu karnym Widzewa. Bardzo szybko i prostymi środkami przedostają się zawodnicy Polkowic na nasze przedpole, czy też w nasze pole karne. Jeżeli mają kawałek miejsca, to bardzo szybko się właśnie, tak jak mówisz, przenoszą pod bramkę i prostymi środkami próbują zagrozić tutaj. Wrzut z autu z wysokości pola karnego Widzewa. Nie, przepraszam, rzut rożny. Do piłki podszedł Kamil Wacławczyk. Dwóch zawodników w narożniku pola karnego, w narożniku boiska, a jeden tylko Widzewia. No i brawo, Danie. Możemy wyjść za sekuracją z pola karnego. Górne piłki padają łupem Widzewiaków, jeśli chodzi o akcje defensywne. No, czy to Daniel Tanżyna, czy Tomek Dejewski, czy Krystian Nowak, wysocy zawodnicy, którzy potrafią się odnaleźć w tym polu karnym i kapitalnie ustawić. Tak, te górne piłki, czy Krystian z Piątkowskim też wygrywa, czy tutaj Daniel i Tomek, więc... Silne chłopy, więc to ich roboty też należy. Zawodnicy Polkowic po rzucie rożnym wycofali się do... swojego sektora obronnego, piłka przy nogach bramkarza, zagranie do lewej strony. Bardziej pozycyjnie teraz budują. No ale Widzewiacy podeszli bardzo wysoko, nie pozwolili im na szybkie, krótkie rozegranie, długa piłka i niecelna i mamy rzut z autu. Tak, piłka pada łupem Widzewa. 4 minuty do końca, coś jeszcze skonstruować fajnego, żeby do szatni strzelić bramkę, to by była fajna sprawa. Dosyć przyjemnie się ogląda dzisiejsze spotkanie, bo jedni i drudzy próbują zrobić coś więcej niż mogliby pokazać. Górnicy nie schowali się za podwójną gardą, nie szukają tylko takich okazji do kontry. Próbują też atakiem pozycyjnym, ale tutaj mamy teraz Bartka Gustka, który zagrywa do Patryka Stępińskiego, prawa strona boiska. Patryk rozgląda się i kolejny raz piłka zdjęta z głowy Mateusza Michalskiego. Sobków z Wacławczykiem w środkowej strefie boiska i znowu Eryk Sobków idzie na przebój. Idzie na przebój i znów z Piątkowskim. Tam do nich dołączył jeszcze jeden zawodnik. Rozegranie przed polem karnym. No zagranie przez pola karnego i tam z lewej strony Kajetan Szmyt znalazł się w dogodnej sytuacji. No i indolencja strzelecka. No musimy tutaj to powiedzieć, że zawodnicy Polkowic no nie grzeszą skutecznością, jeśli chodzi o strzały celne. Tak, o strzały celne. Dziś dla kibiców piłka. Wcześniej widzieliśmy też wrzutkę. Niech tak strzelają, niech tak wrzucają cały mecz. Oby już nie powtórzyła się sytuacja z tej 16 minuty, kiedy Dejewski popełnił tutaj błąd, bo poszedł na raz. Fabian Nunesz, lewa strona i właśnie dostał piłkę od Tomka Dejewskiego. Rozgląda się Mateusz Michalski, lewa strona boiska. Przy nim już jest Radziemski. Rozpoczynamy także atakiem pozycyjnym od tyłu, bo widać, że Polkowiczanie już odrobili tę lekcję, jak grać przeciwko Widzewowi. Tak, i zeszli nawet jeszcze niżej niż na początku, bo próbowali na początku tam coś do pressingu pusić, a teraz już widzimy, że Piątkowski na naszej połowie i na kole jeszcze niżej schodzi, więc... Tutaj trzeba ustawić teraz takie małe gry. Tak, rozszerzyć drużynę Polkowic, przegrywać, żeby biegali za piłką, żeby przesuwali, będą tracić siły. Tak jak zrobili tu właśnie przed chwilą Julek Letniowski z Fabian Nunesem, szybkie rozegranie między sobą, no troszeczkę niedokładności wydało się w takiej finalnej części tej akcji. Ale jesteśmy na połowie Polkowic, na połowie, tak. mamy piłkę. Mamy rzut z autu, Tomek Dejewski przesunął się na
na połowę przeciwnika, gramy bardzo wysoko. No bardzo wysoko, ale asekuracja jest, jest tutaj Marek, więc Krystian też tutaj jest, no. Tak teraz powinny drużyny stoperzy grać, tak? Jeżeli atakujemy całą drużynę, to i oni wysoko, to i drużyna przeciwna ma gorzej, bo do kontrataku też nie wyjdą, bo mamy blisko siebie jesteśmy i blisko zawodników. Długa piłka Krystiana Nowaka w kierunku Patryka Stępińskiego i tutaj już polkowiczanie próbowali takiego szybkiego ataku, bo chcieli wykorzystać to, że widzewiacy nie zdążyli wrócić na swoją połowę. Tak, no i teraz widzimy, że tutaj chyba bał się... Radziemski, prawy obrońca podłączony bardzo wysoko, wdał się w pojedynek w polu karnym, ograł widzewiaków i... No, znów ta prawa strona, prawda? Znów ta prawa strona, tak. Myślę, że trener Niedźwiedź w przerwie meczu zwrócił uwagę szczególną zawodnikom Widzewa na to, że muszą pilnować zawodników Polkowic, którzy tą prawą stroną no, wjeżdżają jak autostradą na Road 66. Może tutaj ten Radziemski się dużo nie podłącza, bardziej ten Sobku, wiadomo, ale jak widać... Jak się już podłączy, to też zagrożenie jest, ale Górnik całą połówkę atakuje prawą stroną. 45. minuta, Juliusz Letnioski, środek boiska. Zagrywa piłkę z Fabio Nunerzem. Fabio Nunerz w kierunku Mateusza Michalskiego i kolejny raz brakuje tej dokładności, takiego przysłowiowego utu szczęścia albo utu umiejętności. Szczęście, niech będzie, że szczęście. Sędzia główny doliczył jedną minutę i atakujemy, chyba to będzie ostatnia taka akcja ofensywna Widzewa. Karol Danielak, prawa strona boiska, do linii końcowej, wrzutka. Ach, i kolejny raz uprzedzony Mateusz Michalski. Marek Hanousek, odskoczyła mu piłka i na uwolnienie zawodnicy gości. No a tam my szalejemy też z prawej, tutaj Patryk i Daniela w końcówce się tutaj Danielak uaktywnił. Patryk cały czas tutaj wysoko gra i... Na tej samej pozycji ja gram co Patryk, więc fajna pozycja jest. Można rozwinąć skrzydła. Można rozwinąć skrzydła, jeszcze jak ktoś do przodu lubi cały czas grać, więc ja też kiedyś tam całe życie z przodu grałem, później na obronę stałem, tutaj to widzę jak przychodziłem. Też lubię biegać, też Patryk jest dynamiczny, więc pozycja fajna. To ustawienie jest przede wszystkim bardzo fajne nasze, tak? Więc co to dużo mówić. Ludzi też mamy pod to ustawienie, więc... Marek Hanousek, kolejny raz do prawej strony do Patryka Stępińskiego, już jesteśmy na wysokości pola karnego, wrzutka w pole karne i kolejny raz piłka pada łupem obrońców, jest to ostatni akt pierwszej części spotkania, pierwszej części żywej. Tak, żywej, tutaj od Patryka też bardzo dużo jest właśnie wrzutek i ataków tamtą stroną, Patryk tutaj daje radę fajnie, więc trzeba to wykorzystać, tak, bo wrzutki też są fajne, też są dobre. No trzeba to wykończyć, troszeczkę więcej ludzi w polu karnym i będziemy się cieszyć. Po pierwszych 45 minutach i bramkach Mateusza Piątkowskiego dla Górnika Polkowice i Juliusza Letniowskiego dla Widzewa kończymy wynikiem 1-1. Dziękujemy Państwu za te pierwsze 45 minut i spotykamy się po przerwie. Tak jest, zapraszamy serdecznie.
Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. To ja, Andrzej Bargiel. A to moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I z pakietem antysmogowym. Taki smart home, ale bardzo rodzinny. Murapol. Najlepsze miejsca na świecie. Prowadzisz firmę? Wystawiasz swoim klientom faktury z odroczonym terminem płatności? Nie czekaj w napięciu na swoje pieniądze. Prześlij nam fakturę. Zajmiemy się resztą. Wypłacamy środki nawet w 24 godziny. Przedsiębiorstwo w kryzysie? Nie lecz sam swojej firmy. Doradca restrukturyzacyjny to fachowa pomoc i efektywne plany restrukturyzacyjne. Twoja firma może stanąć na nogi. Kancelaria Kuśmierek. Z nami otrzymasz wsparcie na każdym etapie. Przełam schematy. Nowy Hyundai Kona. Dostępny także w wersji hybrid i electric. Nadchodzi lepsze. Poznaj nowe modele Kona i przetestuj je już dziś. Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. To ja, Andrzej Bargiel. A to moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I z pakietem antysmogowym. Taki smart home, ale bardzo rodzinny. Murapol. Najlepsze miejsca na świecie.
Prowadzisz firmę? Wystawiasz swoim klientom faktury z odroczonym terminem płatności? Nie czekaj w napięciu na swoje pieniądze. Prześlij nam fakturę. Zajmiemy się resztą. Wypłacamy środki nawet w 24 godziny. Przedsiębiorstwo w kryzysie? Nie lecz sam swojej firmy. Doradca restrukturyzacyjny to fachowa pomoc i efektywne plany restrukturyzacyjne. Twoja firma może stanąć na nogi. Kancelaria Kuśmierek. Z nami otrzymasz wsparcie na każdym etapie. Przełam schematy. Nowy Hyundai Kona. Dostępny także w wersji hybrid i electric. Nadchodzi lepsze. Poznaj nowe modele Kona i przetestuj je już dziś. Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. To ja, Andrzej Bajgier. A to moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I z pakietem antysmogowym. Taki smart home, ale bardzo rodzinny. Murapol. Najlepsze miejsca na świecie. Prowadzisz firmę? Wystawiasz swoim klientom faktury z odroczonym terminem płatności? Nie czekaj w napięciu na swoje pieniądze. Prześlij nam fakturę. Zajmiemy się resztą. Wypłacamy środki nawet w 24 godziny.
Wracamy po przerwie. Razem ze mną Kamil Tlaga. Kamilu, pierwsza część spotkania za nami. Jak możemy ją tak szybciutko podsumować przed rozpoczęciem drugiej odsłony gry? No na pewno gra jest przez nas prowadzona. My tutaj kontrolujemy. Całą połówkę kontrolowaliśmy, no i wiadomo, z kontrataku Sobkow, Piątkowski. Na nich musimy zwrócić uwagę, bo nam tutaj duży szum robią z przodu. Ale myślę, że połówka pod naszą kontrolą, bo tutaj sporadyczne wypady tylko Polkowic, no zakończone bramką, no ale generalnie bym dał na plus. Wspominaliśmy o tym, że dla trzech osób z łódzkiego Widzewa jest to taki chyba szczególny mecz. Mam na myśli tutaj przede wszystkim Patryka Muchę, który jest na ławce rezerwowych. Mam na myśli tutaj trenera Janusza Niedźwiedzia, który zrobił awans z Górnikiem Polkowice do pierwszej ligi i przyszedł do naszego klubu. No i jest tutaj jeszcze Mateusz Druszcz, którego nie możemy nie wspomnieć, który wygłosił tutaj krótkie przemówienie do kibiców Widzewa przed rozpoczęciem spotkania, dla którego jest to szczególne spotkanie, gdyż był prezesem Rady Nadzorczej. No sentyment na pewno jakiś zostaje, bo nie można powiedzieć, że nie, tym bardziej jeszcze u trenera, skoro się robi awans z drużyną, więc zostawił miłe wspomnienia tam w Polkowicach, kawałek siebie i ciężko pewnie też mu było się rozstać, ale teraz jest w Widzewie, no i tutaj musi patrzeć na siebie i na klub Widzew Łódź, którym pracuje w tej chwili. Ale rzadko to jest spotykana sytuacja, kiedy trener opuszcza zespół, z którym awansował do klasy wyżej. No na pewno tak, jest to taka no, dziwna sytuacja, no bo ale wiadomo, też jeszcze było, powiedzmy, no nie, może nie ten poziom rozgrywek, ale w Ruch Chorzów ostatnio też była taka sytuacja, gdzie trener awansował, tam się wiadomo, gdzieś tam nie dogadał, ale no, tutaj na pewno trener Niedźwiedź dostał fajną propozycję z klubu, jeszcze z takiego klubu, no to Wiedział, co to jest za miejsce, co to jest za klub, z jaką historią, z kibicami, no nikt nie odmawia. Rozpoczęliśmy już drugie 45 minut, akcja Widzewa lewą stroną, Mateusz Michalski, wchodzący w pojedynek z Marcinem Bernatem, piłka do Julka Letniowskiego, Patryk Stępiński już po lukarnym, zagrywa do Julka Letniowskiego! Mamy bramkę, brawo! Nie, przepraszam, Kustek. To Bartek Kustek! Tak jest! Kapitalna akcja Widzewa, 46 minuta spotkania i rozpoczęło się tak, jak tylko mogliśmy sobie wymarzyć. Patryk Stępiński asystujący i Bartek Kustek, który zachowuje się, już kilkukrotnie o tym mówiłem, jak chłopak, który nie gra 5-6 spotkania w barwach łódzkiego Widzewa na tym poziomie rozgrywkowym, ale jakby to było jego 70, 80, a nawet 200 spotkanie. No tutaj bardzo fajnie, tak. I Mati w końcu do przodu sytuację pociągnął do Julka. Julek przegrał do Patryka, gdzie całą półkę grał bardzo wysoko. I znów asysta. To jak dobrze mówię, przepraszam, do Julka. Julek chyba zagrał do Gustka. Julek zagrał do Patryka. Patryk do Gustka. Patryk do Gustka, Gustek dołożył stopę i... Pracował całą półkę tak naprawdę bardzo mocno na tą bramkę, więc należy mu się i jeszcze niech dołoży. Mamy tutaj sytuację jeszcze raz, Julek Letniowski, Patryk Stępiński i Bartek Gustek biegający bardzo pole karne. Kapitalnie super. Dołożył pasóweczkę. I mamy 2-1. Mamy tak 2-1. Z 1-0 podnieśliśmy się, mówiłem, głowa do góry, pracujemy. Nie jest to przypadek też, że chłopaki w Sosnowcu odrobili, tylko trzeba być przy tym, grać swoje i spokojnie czekać, nie denerwować się i mamy ku temu bramkę przez Gustka. Kolejny raz Mateusz Michalski po lewej stronie, wymiana piłek z Nunerzem, przełożenie piłki na drugą stronę boiska, tutaj jest Krystian Nowak, szeroko ustawiony Patryk Stępiński czeka na piłkę, jednak Krystian rozgląda się, szuka jakiegoś korzystnego rozegrania, znalazł Danielaka, Danielak prawa strona boiska, przy linii bocznej pola karnego, jego centra została zablokowana. Więc co mamy? I rzut rożny. Mamy rzut rożny, piłka odbiła się jeszcze od chorągiewki bocznej. No i teraz mogliśmy wyciągnąć ciut więcej z tej akcji, myślę. Tak, no troszkę lepiej mógł tutaj Danielak wrzucić, ale teraz spokojnie, mamy 2-1, my się nie musimy denerwować, nigdzie śpieszyć. Swoją grą, dokładnością możemy jeszcze dołożyć jedną, dwie bramki. Ale uważajmy też z tyłu, tak? Uważajmy na te kontrataki, asekurujmy się, to będzie też bardzo ważne. Karol przekładał do prawej nogi, myślę, że mógł jeszcze złamać sobie do lewej. Przekładałbyś na lewą? No, ciężko powiedzieć, ale myślę, że może bym się tak zabawił. Stały fragment gry, Danielak, uderzenie. Piłka odbiła się od jednego z obrońców Górnika Polkowice i padła łupem bramkarza gości. Julek Letniowski, prawa strona, nabił Polkowiczanina i mamy piłkę z autu na wysokości linii pola karnego. Patryk Stępiński, wysoko ustawiony. Z Julkiem Letniowskim, krótkie granie. Julek Letniowski, piłka w pole karne.
Eryk Sobków. No nie to Kamil Wacławczyk walczący o piłkę, ale mamy spokojnie Krystian Nowak w kierunku Kuby Wrąbla i ustawiamy atak pozycyjny. Krystian Nowak, prawa strona boiska. Jeszcze raz z Kubą. Atakowany przez Piątkowskiego. Kuba decyduje się na wybicie piłki w okolice środkowej linii boiska. Spalony. Mamy spalony. I sędzia odgwizdał spalony. Bardzo rzadko używa sędzia tego gwizdka. No, tak jak właśnie chciałem powiedzieć w pierwszej połowie, że no taki mecz jest... nie jest brutalny, nie, sędzia bardzo rzadko właśnie używa gwizdka i nie przeszkadza, tak jak na początku zaczynaliśmy, więc żeby nie przeszkadzał, no ale też tutaj drużyny nie dają żadnego pretekstu takiego, żeby tego gwizdka cały czas używać. Danielak, prawa strona boiska ze Stępińskim, wymiana piłek między tymi dwoma zawodnikami. Krystian Nowak spokojnie przez Tomka Dejewskiego. Tomek Dejewski szerzej do lewej strony do Daniela Tanżyny. Ten z pierwszej piłki zagrywa do Nunerza. Nunerz przekłada zawodnika Polkowicz. Wracamy piłką do Dejewskiego. Mateusz Michalski koło Julek Letniowski, Daniel Tanżyna, gramy z pierwszej piłki, no niedokładne tak, zagranie w kierunku Bartka Gustka, no tej dokładności ciut jeszcze brakuje. Tak, troszeczkę brakuje, bo tutaj chłopaki fajnie pograli, wyszli powiedzmy z takiego półpressingu zespołu Polkowic, no troszkę dokładności, ale... Co jest zauważalne u trenera Niedźwiedzia, zawodnicy Widzewa bardzo często grają piłkę na 1-2 kontakty. Tak, no i takie małe gry robią, prawda? Trójkąty sobie tutaj tak powiedzmy ustawiają, żeby zawodnik miał alternatywę nie jedną, tylko dwie, trzy nawet, tak, do tego rozegrania, żeby piłki gdzieś nie wybijać, jeżeli drużyna przeciwna presuje, więc wszystko po ziemi, tak, więc fajnie to wygląda, tak, nawet mamy powiedzmy Guzdka wysokiego, a i tak wszystko operujemy po ziemi. Mimo tego, że Guzdek wysoki, tak jak wcześniej tak. Rozmawialiśmy o Villeneuve, że ci zawodnicy nie muszą być aż tak wysocy, bo tutaj mamy Bartka dosyć wysokiego, ale jest to zawodnik, który nie ma problemów z koordynacją ruchową, tak, bo bardzo często u zawodników, którzy są wysocy, następują te problemy z koordynacją ruchową. Nie, bo technicznie bardzo dobrze to u niego wygląda, widać, że umiejętności też ma te piłkarskie, tak, więc wzrost wzrostem, ale umiejętności są na wysokim poziomie. Wydaje mi się, że uderzony w twarz był tam Fabio Nunes. Sędzia użył gwizdka. Powtórkę zaraz pewnie zobaczymy. Ale czy odgwizdzę fal, czy będzie to tylko przerwanie akcji, bo z bólu zwija się nasz zawodnik po lewej stronie boiska? To na razie zostaje tylko tajemnicą sędziego. Gdzieś tam pewnie łokieć zapracował przy tym przepychaniu się. Zobaczmy w powtórce. Julek Letniowski, piłkę do Nunerza. Tak, tutaj. Tak, ewidentnie tutaj jest Nunerz uderzony. Jest kartka nawet. I mamy pierwszą żółtą kartkę, czyli sędzia odgwizdał tutaj, ale lekko spóźniony odgwizdał ten rzut wolny. Tak, lekko spóźniony. Pewnie może się tym asekurował, że piłkę widzę przejmie, ale wrócił i co nas dziwi, dał żółtą kartkę i odgwizdał fał, tak? Odgwizdał fał, dał żółtą kartkę, tak. I żółtą kartką ukarany zawodnik Polkowic Marcin Bernat. Nie, to był chyba Dominik Radziemski. Dominik Radziemski? Chyba tak, 11 była. No to przepraszam, bo jesteśmy w takim miejscu stadionu, gdzie po drugiej stronie akcja się odbywała i nie dopatrzyłem. Polkowice, środkowa strefa boiska, Wacławczyk z pierwszej piłki do Piątkowskiego. W kierunku Piątkowskiego, Piątkowski prawa strona boiska, przy nim Tomek Dejewski. Znów na lewą nogę łamał. Już znowu tak. Ale była już asekuracja tutaj z tyłu. Hanuska. Kuba Wrąbel piąstkuje piłkę, rzucono z prawej strony boiska. Karol Daniera, prawa strona. Spokojnie zastawił i mamy wrzut z autu tak. Na własnej połowie. 52 minutę, tam chłopaki się już grzeją, pewnie niedługo jakieś zmiany nastąpią. Patryk Stępiński, prawa strona boiska, spokojnie wyczekuje partnerów do grania. Julek Lepiaski pokazał mu się szybkie odegranie do Patryka Stępińskiego, druga piłka w kierunku Bartka Guzdka. Brawo, popatrzył Bartek i mamy... I mamy piłkę na dachu! Mamy piłkę na dachu, ktoś z niej skorzysta chyba. Rzadko spotykana sytuacja na Widzewie, gdzie piłka ląduje na dachu naszego stadionu. Mateusz Michalski, prawa strona boiska, przyjął piłkę na pierś.
dobrze, troszkę Mateusz się chyba uaktywnił, więc Patryk fajnie. Patryk Stępiński, Danielak, jeszcze raz do Patryka Stępińskiego i kolejny raz możemy powiedzieć o tym, że brakuje tego wypieszczenia, tej ostatniej piłki. Tak, tej dokładności, o której rozmawiamy, bo tutaj bardziej by Patryk dostał do nogi, to pewnie by się zabrał, minął zawodnika. Jeszcze raz Krystian Nowak, Patryk Stępiński i mamy kolejny rzut rożny. No i też tutaj wszystko widzimy Patrykiem, tak, operujemy, więc... Chyba chłopaki czują, że Patryk jest w dobrej dyspozycji i chcą to wykorzystać. Już w spotkaniu ze Stomilem Olsztyn, kiedy kontuzji nabawił się Paweł Zieliński, w jego buty wszedł Patryk Stępiński. Można powiedzieć, że Patryk jest tutaj takim zawodnikiem bardzo uniwersalnym dla łódzkiego Widzewa. W pierwszych spotkaniach grywał w tej trójce obrońców, tych trzech stoperów. Kiedyś było trzech tenorów, teraz mamy trzech stoperów. A po prawej stronie boiska, kiedy wszedł w buty Pawła Zielińskiego, odnajduje się bardzo, bardzo, tak, bardzo fajnie. W tamtym sezonie, powiedzmy, na lewej obronie grał, tak? Więc fajnie, jest to uniwersalny zawodnik, więc no, trener się na pewno cieszy, bo ma dużą alternatywę z nim, tak? Fabio Nunes, który popełnił przed chwileczką błąd tutaj w walce z Kamilem Wacławczykiem, ale odzyskana piłka przez Widzewiaków, Patryk Stępiński, prawa strona boiska, Mateusz Michalski. Właśnie to jest to krótkie granie, o którym mówimy. Krystian Nowak, Marek Hanuszek. Alternatywy, ile Krystian miał do podania, tak? Był Mati, był Hanuszek, był Patryk jeszcze, więc... Tak, coś, czego brakowało w poprzednim sezonie szczególnie. Tak. No niestety błąd tutaj teraz Marka Hanuszka, ale asekuracja Dejewskiego. No tutaj Dejewski zachował się kapitalnie, gdzie przeczytał zagranie zawodnika z Polkowic i przechwycił piłkę. Krystian Nowak, prawa strona. Bartosz Guzdek, wycofanie piłki do Marka Hanowska. Fajnie, że strzelił tą bramkę Bartek, bo na pewno da mu to dużo, dużo takiej pewności siebie. No można powiedzieć, że to już jest druga bramka Bartka Guzdka w tym sezonie, bo wcześniej także wpisał się na listę strzelców. Krystian Nowak, Patryk Stępiński. Zagranie bardzo jest fajnie. Danielak, piersią do Guzdka, Guzdek rozgląda się. Znowu do Stępińskiego na prawą stronę. Przerzucenie piłki na lewą stronę boiska. Jednak tam dobrze był ustawiony Radziemski i Eryk Sopków. Eryk Sopków znowu atakujący prawą stroną boiska. Ale tym razem powstrzymane tutaj przez Marka. Asekuracja była też, więc bardzo fajnie. Julek Letniowski, przerzut piłki na prawą stronę. Bardzo dokładne zagranie na Patryka Stępińskiego na te 30 metrów. Patryk Stępiński z Mateuszem Michalskim. Przerzucił jak za dawnych czasów David Beckham to dokładnie, albo Toni Kroos. Marek Hanousek, zagranie do Daniela Tanżyny. Tanżyna lewą stroną, wchodzi w pole karne, oddaje strzał i mamy kapitalną bramkę! Daniel Tanżyna! Kapitan łódzkiego Widzewa z narożnika pola karnego popatrzył, przymierzył i umieścił piłkę w lewym okienku bramki strzeżonej przez Marcina Furtała. Marcin frunął, ale nie dofrunął. Mamy dzisiaj same piękne bramki, tak? Bo i Julka, i teraz Daniela. Bramka Stadiony Świata. Bez dwóch zdań. Bardzo, bardzo, bardzo. Podłączył się tutaj Daniel bardzo pewnie. Znalazł lukę na prawą nogę. Kapitalne uderzenie, kapitalna bramka. Daniel Tanżyna, na pewno ta bramka go podbuduje, bo wiemy, z jakimi borykał się problemami. Końcówka poprzedniego sezonu, kontuzja, bardzo długo trwało leczenie. Daniel długo dochodził do siebie, w spotkaniach wchodził pomału, pomału. Nie był tym pierwszym wyborem też trenera, nie był pierwszym wyborem. Wrócił nasz kapitan i kapitan okrasił powrót kapitalną bramką, o której zwykło się mawiać Stadiony Świata. Tak jest, bardzo, bardzo piękna bramka. No i 3-1, bardzo fajnie, tak możemy kontrolować mecz, ale... Naciskajmy dalej, dlaczego ma się nie skończyć 4-5 na przykład, tak? Oczywiście, idźmy za ciosem. Dokładnie. Twój były trener zwykł mawiać, że jak masz barana, to go strzyż. Oczywiście, przepraszam tutaj za kolokwializm, ale jest to powiedzenie Franka Smudy, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Na dzień dzisiejszy trenera Wieczystej Kraków, która kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. No, ma tam duży potencjał, więc tak naprawdę może spokojnie na ławce siedzieć, chłopaki tam wykonałem robotę. Wydaje mi się, że kilku zawodników z tej Wieczystej spokojnie by mogło się odnaleźć na dzień dzisiejszy na poziomie pierwszoligowym. Mówię tutaj o Sławku Peszce, o Radku Majewskim. Tak, jest tam drużyna zbudowana naprawdę z ludzi, gdzie tam ekstraklasa pierwsza liga. Los Galacticos. Los Galacticos Wieczysta. Górnik Polkowice teraz na tarczy, znowu Eryk Sopków. Eryk Sopków w walce z Markiem Hanouskiem.
Zagranie przez Wacławczyka. Wacławczyk przekłada piłkę do lewej nogi. Pałaszewski. Podłącza się tutaj Mateusz Magdziak. Magdziak szerzej. Karnej, ale co tu było? Nie wiesz, raczej ja tu nic nie widziałem. Strasznie naciągany, zobaczmy. Bardzo strasznie, tak jest. Opałacz, ale tutaj nie było ręki. Nie, to nie widać w ogóle zagrania ręki. Piłka zagrana przez Patryka Stępińskiego klatką piersiową. Niezrozumiała decyzja. Spójrzmy jeszcze raz. Ręka Patryka Stępińskiego. Ja tutaj nic nie widziałem. Nawet gdyby było dotknięcie tą ręką, nie było ruchu ręki. Nie było naturalnie, było tak? Naturalnie miał schowaną rękę, przecież. No i ale przez Kuba może. Mateusz Piątkowski. Naprzeciwko niego w bramce skaczący Kuba Wrąbel, ustawiający mur własnych marzeń. Mateusz Piątkowski. Piłka w prawym rogu, Kuba w lewym i niestety mamy kontaktową bramkę dla Górnika Polkowice. Musimy wrócić tutaj do pracy arbitra, mimo tego, że nie chciałbym tutaj zbyt mocno nadmieniać tego, że popełnia on błędy, no ale tutaj decyzja zdecydowanie błędna. Nie zrozumiała, może, nie wiem, pan sugerował się, że Patryk dał jakiś, nie wiem, pretekst, podtekst, żeby to, ale no tutaj jak widzieliśmy w powtórkach, to no nie ma ręki, tak, nawet Patryk ma naturalnie ułożoną, nawet jakby dostał, no to, no i właśnie, szkoda, że nie ma tego VAR-u, tak, bo... I mamy teraz podwójną zmianę w drużynie Górnika Polkowice. Z boiska zszedł Marek Opałacz i zszedł Adrian Kurzycki. W ich miejsce na placu gry zameldował się grający z numerem 16. Maciej Bancewicz. Tak, Maciej Bancewicz, to jest pierwsza zmiana. Żeby tu się tak za dużo nerwowości nie wdało zaraz w poczynania. Mam na... Marek Hanosek, środkowy sektor boiska. No i teraz też była ręka, tak jest. Jeżeli widzimy rękę Patryka Stępińskiego, no to tutaj trzeba być konsekwentnym w odgwizdywaniu zagrań ręką. Tak, żeby tu teraz arbiter się nie pogubił w tym wszystkim tak naprawdę, bo jedną decyzję, że tu jest ręka, robimy tutaj rękę i jest arbiter, sprawiedliwie, tak? Arbiter chyba chce wyrosnąć na pierwszoplanową postać tego spotkania. Tak, jak mówiliśmy, że nie przeszkadza, tak zaczyna powoli chyba. A wracając do zmian w Górniku Polkowice, na boisku zameldował się także grający z numerem 4 Jarosław Ratajczak. Już mamy komplet zmian, jeśli chodzi o tę minutę. Po stronie Górnika Polkowice, Kamil Wacławczyk, środek boiska. No tutaj pewnie drużyna z Polkowic troszeczkę uwierzy. Kontakt złapała, ale my musimy zachować tutaj czujność i swoje po prostu grać. Będzie chyba zmiana w zespole łódzkiego Widzewa. Bardzo szybko do boksu przybiegł Dominik Kun, który już rozbiera się z dresu i szykuje się do wejścia na plac gry. No miejmy nadzieję, że tam po jakimś delikatnym urazie już nie ma nic i Dominik na 100% tutaj. A jeżeli jest w kadrze, no to umówmy się, jest na 100%. Na 100% jest przygotowany do grania, bo nikt by nie ryzykował zdrowia zawodnika, tym bardziej, że trener Niedźwiedź bardzo często podkreśla to, że jeżeli zawodnik u niego ma jakąś lekką kontuzję, czy też jest niedoleczony, to dla niego ten zawodnik nie jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o pierwszy skład drużyny Widzewa. Ma być zdrowy, ma dać 100%, tak, a nie 80%. Sołków, prawa strona boiska, jedno kółko, drugie kółko, szuka kogoś do grania. Bronimy tutaj teraz całą drużyną. Ratajczyk w wymianie piłek po lewej stronie boiska. I rozpoczynamy od środkowej strefy. Wycofanie Polkowiczan, którzy teraz atakiem pozycyjnym próbują rozgryźć zawodników Widzewa. Ale jest tutaj Marek Hanosek, który
przechwytuje. No tutaj był trzymany. Danielak musi się utrzymać przy piłce. Ale jeżeli był trzymany za koszulkę, więc też. Ale też wydaje mi się, Kamilu, że zbyt daleko wypuścił sobie tę piłkę tutaj w tej środkowej strefie boiska. Krystian Nowak, prawa strona boiska w kierunku Bartka Gustka. I mamy wrzut z autu dla drużyny Widzewa. Tutaj jeszcze zbieg Patryk Widemucha i Tarasek. Ale... jeszcze mamy Gołębiowskiego. O, szykuje to... się tutaj pierwsza podwójna zmiana, czyli tak Dominik Kun i Gołębiowski wejdą na plac gry, a boisko opuszczą Karol Danielak. W jego miejsce Dominik Kun. No, troszeczkę mało mieliśmy Danielaka jak w porównaniu do poprzednich meczów, ale może troszkę słabsza forma, ale też na pewno jest to zawodnik z dużymi umiejętnościami i przydatny drużynie, więc popracował na pewno też w tym i meczu. Radosław Gołębiowski w miejsce grającego z numerem 92 Fabiano Nesza. Fabiano Nesz aktywny na swojej lewej stronie boiska, ale trener chyba zauważył, że tą lewą stroną atakujemy zbyt mało. I chyba tutaj z tego tytułu mamy wejście Gołębiowskiego na tak. plac gry, żeby ożywić grę do przodu. To chyba bardziej Gołębiowski taki ofensywny, prawda? I nie boi się w pojedynek też wejść bardziej. I też ma coś do udowodnienia po spotkaniu w Gdyni przede wszystkim, gdzie no niestety to spotkanie mu nie wyszło. Tak, oglądałem, więc to tam troszkę słabo wyglądał, więc tutaj ma teraz pole do popisu. Gustek w walce o piłkę fauluje Wacławczyka i mamy rzut wolny dla gości. Z ich własnej połowy. Magdziak wymienił piłkę z Bernatem. Pałaszewski do Wacławczyka. Wacławczyk, środkowa strefa boiska. Do Szmyta. Szmyt na prawo do Radziemskiego. Radziemski wymiana piłki, ale znowu w to wszystko wdał się Marek Hanousek wespół z Danielem Tanżyną. Hanousek spokojnie do Gołębiowskiego. Gołębiowski. Oj, tutaj jego. Żółty kartonik to jest. Puścił sędzia grę. Bartek Gustek. Nie przyjmuj. Aj. Uderz z pierwszym. Uderz jak idzie. Z pasem. Gołębiowski. Super też rzutka. Rzutka, ale niestety brakło mu tutaj zawodnika, który pazernie by poszedł na tą piłkę. Szkoda tej sytuacji. Tutaj mamy powtórkę Gustka, bo o teraz mógł tutaj... Ale też wydaje mi się, że Julek Letniowski mógł szybciej zagrywać w kierunku Bartka Gustka i taką troszeczkę mocniejszą piłkę, bo ta piłka też troszeczkę umierała. Tak, mógł troszeczkę mocniejszą, ale i tak dobrze wyszło, powiedzmy, tak? Na prawej nodze by miał tutaj Gustek po długim trawie. A nawet spróbować zamykającą lewą nogą po długim rogu. Dokładnie. Strzał zawsze dać tam bramkarzowi pretekst, żeby albo rzut rożny by był, ale... Uderz tam skąd przyszła. Dokładnie. Patryk Stępiński fauluje. Ratajczak. Kolejny raz Polkowiczanie spokojnie od tyłu będą budowali swoją akcję. Tutaj mamy też Mateusz przesunął się bardziej na prawą skrzydło, a Dominik tam na lewej obronie stronie. Magdziak do wprowadzonego Ratajczaka. Asekuracja Nowaka do wrąbę dłuższą piłką. Ale brakło tutaj walki. Brakło troszeczkę Bartka Gustka i brakło troszkę Mateusza Michalskiego. Tak, troszeczkę wyżej pod tą drugą piłkę, żeby zebrać. No teraz... Oddaliśmy troszeczkę pole, co jest niepokojące. Właśnie, że troszkę dłużej Polkowice operują teraz w ataku pozycyjnym. Eryk Sobków, prawa strona boiska. No i z kim zagrał? Z Mateuszem Piątkowskim. No, ta para chyba rozumie się bez słów. Tak, główne motory Radziemski, na pewno. Prawa strona. Przy nim jest Gołębiowski, Juliusz Letniowski, wyprzedzony Bartek Gustek i groźny strzał, ale 4-5 metrów obok bramki. No nie możemy sobie pozwalać na takie straty na 30-40 metrze. Troszkę tutaj Gustek musi się bardziej na nogach utrzymać, bo by przyjął, na przykład bym sfaulowany, byśmy mieli troszeczkę chwili oddechu takiego. Kuba Wrąbel, obok niego Dejewski. Który wariant wybiorą, a jednak dłuższa piłka, bo widzimy, że Górnik Polkowice podszedł pod to rozpoczęcie z 5 metra przez Widzewiaków. Znowu tracimy na 40 metrze. Szmyt. Tak się troszkę te Polkowice... Polkowice poczuły krew. Tak, napiły się krwi, jak to właśnie mówił trener Smuda. Napiły się, poczułem, tak jak mówiłem, żeby właśnie złapali kontakt i teraz czują, że coś mogą tutaj jeszcze ugrać, coś strzelić.
musimy uważać, tak? Musimy być uważać i być skoncentrowani. Tomasz Dajewski we własnym polu karnym do Daniela Tanżyny. Daniel Tanżyna przez wprowadzonego kilka minut wcześniej Gołębiowskiego, który jak na razie daje taką dosyć ofensywną zmianę. Tak jak rozmawialiśmy. Bardzo wysoko podeszli zawodnicy Polkowic, tak jak widzimy, że nie dają oddechu zawodnikom Widzewa, nie dają tego placu do grania. Marek Hanousek, środkowa strefa boiska. 30 minut do końca, on tutaj tak jakby chcieli strzelić jedną i ugrać coś jeszcze. Dominik Kunt z pierwszej piłki super do Gołębiowskiego, super zagranie. Lewa strona boiska, Gołębiowski, lewa noga, aj. Paruje bramka. Ale jest jeszcze Letniowski, tam jest ręka! No i co? Karny! No gdzie? No czemu nie ma? No. I z kontrą idą zawodnicy, no niezrozumiała dla mnie kolejna decyzja arbitra. Krystian Nowak. No i widzimy, że sędzia. Ale tutaj Dominik Kun. Kapitalnie rozegrana akcja przez Widzewiaków. Fajnie, ofensywnie tutaj do Gołębiowskiego. Jak widzimy, że tutaj też tak strona prawa Polkowic się otworzyła bardziej. Ten Sopków też już tak nie wraca, bardziej ofensywnie i może tam też trzeba szukać szansy. Letniowski na Patryka Stępińskiego i mamy wrzut z autu. No tu mamy powtórkę teraz, właśnie zobaczymy. Kapitalna atmosfera na trybunach. Jak zawsze, nie ma co mówić. Trzeba powiedzieć, tak, że kibice Widzewa zawsze stoją na wysokości zadania, są tym 12 zawodnikiem i hasło zawsze 12 nie jest tylko pustym sloganem, ale jest takim hasłem, które jest hasłem przewodnim. Bardzo fajnie to zostało wymyślone, że to jest na koszulkach, no bo nie oszukujmy się, kibice też tworzą ten klub, można powiedzieć, karnety co roku, to musza sąsiad. Dominik Kun, strata piłki. Polkowiczanie oddalający niebezpieczeństwo ze swojego przedpola. Kuba Wrąbel. No i mamy tutaj Patryka Muchę. Patryka Muchę, o którym musimy przypomnieć, że w poprzednim spotkaniu, które odbyło się między Górnikiem Polkowice a Widzewem Łódź, jeszcze było to tak, w drugiej lidze, wpisał się na listę strzelców. No wtedy już dla swojego klubu, dla którego ówcześnie występował, czyli dla Górnika Polkowice. Nie, dziękujemy za grę Julkowi Letniowskiemu. Tak jest. Bardzo ładna bramka ogólnie dzisiaj. Pozytywnie, bardzo tak? Pozytywnie, bardzo tak. Pozytywnie. I Patryk Mucha w jego miejsce. Myślę, że będzie tutaj wzmocnienie tego środka pola, jeśli chodzi o takie sensu stricto defensywne ustawienie. Nie. Widzi trener Niedźwiedź, że te zapędy Górnika Polkowice są dosyć mocne i trzeba tutaj od razu, tak, od troszeczkę, razu troszeczkę tam z tyłu przypilnować. No a Patryk, co był u nas na meczu, jednym, drugim, bardzo fajny zawodnik, technicznie bardzo zaawansowany i piłkarsko, więc no i przy tym też normalnym, fajnym człowiekiem jest, tak? Bartosz Guzdek, Dominik Kun przyjął piłkę i zagrywa w kierunku Bartka Guzdka, który blokowany przez obrońców Polkowic. Magdziak. Widzewiacy są skumulowani w środkowej strefie boiska, nie pozwalają złapać oddechu zawodnikom z Polkowic. Marek Hanousek tutaj w walce takiej, można powiedzieć, prawie wręcz. Tak, no tutaj, no, tak jak rozmawiamy, no Polkowice chcą odrobić tą bramkę jedną, jak najszybciej chyba, wysoko też grają, no bardziej tak powiedzmy, oni teraz operują piłką. Radziemski, prawa strona boiska. Ale wyjaśnia to Patryk Mucha na chwilę. Jeszcze raz piłka wraca do Radziemskiego. Atak pozycyjny zespołu z Polkowic. Daniel Tanżyna, który wytrącił Sobkowa z równowagi. I spokojnie Gołębiowski nabija zawodnika gości i rozpoczynamy od grzyku z autu. No, tutaj teraz w tym momencie gry, kiedy zawodnicy z Polkowic podeszli wyżej, no otwierają się dla nas przestrzenie, dzięki którym możemy wykorzystać tą szybką kontrą. Tak, teraz powiedzmy my możemy z kontry zagrać. Jest dużo miejsca, tak jak mówisz, jest dużo miejsca i na skrzydłach i Patryk wysoko. Jest Dyna też szybki, Mateusz tutaj na tej prawej stronie. Wysoko gra teraz Gołębiowski, zobaczmy gdzie stoi, więc... Patryk Mucha, przerzucenie piłki na lewą stronę, tam jest Gołębiowski. Całą przestrzeń ma otwartą tylko.
Ciekawa. Ciekawa próba? Tak. Niewiele brakło. No musimy w jakikolwiek sposób próbować ich zaskoczyć, tak jak zaskoczył Daniel Tanżyna przy bramce na 3-1. Te strzały no, mają rację bytu. No, wydaje mi się, kiedy nie masz tej możliwości wjechania w pole karne, kiedy nie masz możliwości oddania strzału z obrębu pola karnego, szukajmy tego uderzenia, zakończymy akcję strzałem, mamy czas na powrót, zdążymy się ustawić i będziemy pomału wybijać z rytmu Polkowiczan, którzy z minutą na minutę się napędzają ofensywnie. No tak, tym bardziej, że chyba bramkarz jest taki za mocny Polkowic, bo co mieliśmy strzał jakiś, no to padała bramka, tak? Więc no, wszystko, żeby to wykorzystać. To, co miał do wyjęcia, tak, to wyjął, ale z siatki. Ale z siatki, dokładnie. Więc wykorzystujmy to, strzelajmy. Polkowiczanie, środek boiska. I znów do tego niezmordowanego Sobkowa. A tutaj Daniel. Sobkow, który no widać, że mimo swoich lat na karku jest tutaj taką bardzo, bardzo jasną postacią. Marek Hanuszek. Motor napędowy, tak? Doświadczony zawodnik. Patryk Stępiński, prawa strona. Mateusz Michalski pokazuje się w polu karnym. Zagranie. Ojej. 6 pola karnego. Bardzo. I brakło zawodnika na 11 metrze, który by taką właśnie bezpańską piłkę zakończył. Wszyscy wbiegli tak jakby na pierwszy stópek na 5 metr. No fajna akcja Patryka z Mateuszem, no i więcej, tak? Teraz o... Dominik Kun kapitalnie. Aj, brawo, brawo. Przełożył sobie do lewej strony i wyblokowany. Mamy kolejny stały fragment gry. Ale bardzo fajnie, zobacz, pewnie Dominik się wszedł. Wchodzi między dwóch. Tak, trzeci. Nie miał możliwości uderzyć prawą swoją lepszą nogą, więc poszedł do lewej. Wyblokowany, no. Cóż więcej tutaj no, wyciągnął tak maksa, wszystko, tak, wyciągnął maksa, ale bardzo fajne ofensywne wejście. Radosław Gołębiowski z narożnika pola karnego pokazuje ręką, jaki będzie grał wariant. Piłka na Tanżynę, ale uprzedzony przez Polkowiczan. Patryk Mucha trochę niedokładnie do Kuby Wrąbla. Kuba na 35 metrze wybija piłkę w przód, ale niedokładnie. Kolejny raz mówimy o tej niedokładności w drużynie Widzewa. Tak. Tutaj. Piątkowski, prawa strona boiska. Z naszych błędów powiedzmy Polkowice mają sytuację, tak? Z naszych i z błędów arbitra, tak. No też nie możemy tego ukrywać. Tak, zła decyzja tam arbitra, na pewno pokarmy też się nam należą. Madziek, jeszcze raz Pałaszewski. Bernat. Pałaszewski. Madziek, lewa strona boiska. Rzutka w pole karne w wykonaniu tego zawodnika, który się pojawił kilka minut wcześniej, czyli Ratajczaka. No i jedziemy z kontrą. Gołębiowski, prawa strona, lewa strona boiska. Oj. Prostopadłe zagranie do Bartka Gustka, ale wydaje mi się, że Bartek tutaj nie pokazał żadnego ruchu. Tak, że on chce tak jakby nie chciał sektor... piłki. Tak, chciał tak. Piłki, a tam Dominik się pokazywał szerzej, więc no nie, zdarzają Kamil się Wacławczyk, takie. Lewa noga za naszych obrońców, ale tutaj jest za sekuracją Krystian Nowak. Piątkowski, nie, przepraszam, to Sobków. Piątkowski szeroko po prawej stronie boiska. On właśnie wrzuca piłkę w pole karne. Gdajewski wybija, jednak piłka jak bumerang. Wraca. Pałaszewski. Radziemski, prawa strona boiska cały czas. Kamil Wacławczyk. Mateusz Magdziak. Ratajczak, jeszcze raz do Magdziaka. Bernat. Dłużej w ataku pozycyjnym, zespół z Polkowic. My się troszeczkę cofnęliśmy. Ale mało ruchu wśród zawodników Polkowic, tak, którzy są bez piłki. Tylko tutaj pokazuje się Pałaszewski, Wacławczyk teraz. Marek Hanosek. Brawo. Przerywa. I Patryk Mucha. Zastopowany. Mateusz Michalski. Prowadzi sobie piłkę. To są takie zagrania, o których możemy powiedzieć, że 50 na 50, bo to wejście od tyłu, troszeczkę przez nogi. No tutaj arbiter kolejny raz nie zdecydował się użyć gwizdka. Marek Hanousek. Wychodzimy z kontrą. Środkiem boiska pędzi Dominik Kun. Do niego super piłka. Kapitalna piłka. Niestety błąd w przyjęciu Dominika. Ale jest Patryk Mucha. Jeszcze raz do Dominika szeroko. I mamy gola! Bartosz Gustek! Ale... co? Ale sędzia tej bramki nie uznaje.
Nie. Czyżby dopatrzył się tam zagrania ręką? Ale jeszcze kartkę, to tak jakby powiedzmy zdeprecował, że specjalnie to zrobił, Kun wrzuca piłkę, błąd bramkarza, Gustek nogą nie trafia, rzeczywiście, no, jest, tak, ręka, na powtórce widać, że użył do tego ręki. No taką akcję Bartek musi skończyć nogą. Ale czy żółta kartka za to, ja bym powiedział, że nie, no bez przesady. Ja pamiętam kiedyś w latach 80. jeszcze reprezentacja Polski tutaj grała z San Marino i właśnie na tę bramkę pod zegarem Jan Kurtok zdobył bramkę ręką, bramka została uznana i wtedy wygraliśmy 1-0. No tutaj sędzia był blisko, bramki nie uznał, ale czy to aż na żółtą kartkę? Troszeczkę naciągane. Bardzo naciągane, widać, że no nie. Tak jakby wszystko w jedną stronę, tak? No ale musimy tutaj wrzucić mały kamyczek do ogródka Bartka, że no kapitalne zagranie Dominika, no to już nogą trzeba trafić i umieścić piłkę w pustej bramce. Bramkarz też się nie zachował dobrze, tak? Bo wypluł tą piłkę troszeczkę. Mamy spalonego, sędzia boczny podniósł chorągiewkę i może troszeczkę uspokoimy te skołatane nasze nerwy i zawodników, bo widzimy, że się bramka, gra zaczyna być taka troszeczkę rwana. Tak, 10 minut zostało, tu Polkowice też chcą ten remis, powiedzmy, wywieźć stąd. Idą trochę wyżej, odważniej. No ale my mamy do tego większe strefy do ataku, tak? No tak, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy te okazje do kontry, te kontry się klarują, mamy te sytuacje, ale no znowu brakuje takiej przysłowiowej kropki na i. Tak, ostatniego dokładnego podania. Błąd przyjęcia, tak. Jakieś złe rozwiązanie, no takie niuanse, no, o których wcześniej już mówiliśmy. O którym decydują, że na przykład padnie bramka i nie wiem, będzie... Uspokoimy to granie, tak. No, potrzebna jest tutaj ta czwarta bramka, no mamy 3-2. Dominik Kun, lewa strona. Super, zagrywa. Teraz. Tutaj chyba Patryk mógł do Mateusza zagrać. Ale jeżeli już zdecydował się na uderzenie, no to powinien chyba to zrobić ciut szybciej. Bo czekamy i właśnie ten ułamek sekundy decyduje o tym, że brakuje nam tej dokładności. Jeszcze raz Patryk Mucha. I nie, brawo! Patryk Mucha! Tak jak mówiłeś, Kamilu, oddawajmy strzały. Bramkarz Górnika Polkowice popełnia błąd za błędem, a my to wykorzystujemy. Kapitalna bramka dzisiaj po raz kolejny, tak? Kapitalna bramka. Patryk Mucha wpisuje się na listę strzelców. Pogrąża, mam nadzieję, że pogrąża już swoich byłych kolegów sprzed kilku miesięcy. Uderzenie z 20 metra. Widzimy, że nie cieszy się, że na pewno radość wewnętrzna u tego zawodnika jest ogromna, ale nie chciał emanować tą radością na zewnątrz, żeby nie pokazać swoim byłym kolegom, że panowie, no... Szacunek zawsze musi być, pozostać centymetr, więc na pewno nie się w szatni cieszył, bo bramka kapitalna. Sytuacja za sytuacją napędzana, no w końcu musiało wpaść. No mieliśmy taką nadzieję, że to wpadnie, troszeczkę uspokoiliśmy zawodników Polkowic. Mamy w przypadku kolejną zmianę. Na boisku pojawił się grający z numerem 8 Bruno Żołądź. No i mamy podwójną zmianę w drużynie Łódzkiego Widzewa. Co ciekawe, na placu gry zamelduje się naszych dwóch napastników. Paweł Tomczyk z numerem 8, który wchodzi za Bartka Gustka i za zmęczonego Mateusza Michalskiego, który zostawił no, bardzo dużo zdrowia na boisku. No i druga połowa w końcu była taka, jakbyśmy od Mateusza wymagali, ale jeszcze chcemy od niego więcej. Debiutującego na placu gry w barwach Łódzkiego Widzewa, twojego kolegę jeszcze z poprzednich spotkań z drugiej drużyny Widzewa. Niech strzeli bramkę. Dawida Villanueva. Będzie to, że druga drużyna pomaga się odbudować. Mamy Dawida Wille, bo tak. Mamy w skrócie na koszulce Dawida, więc widzimy, że Dawid wszedł bardzo mocno w spotkanie. Próbuje zaatakować od początku. Też będzie chciał się pokazać na pewno. Tutaj ma 10 minut, bo będzie coś doliczonego, więc zobaczymy teraz. Co nam pokaże, na co go troszeczkę tam tak. Jak stać, przed spotkaniem życzyliśmy sobie, aby Widzew wygrał różnicą 6 bramek, mówiliśmy o tym 6-0. No mamy 6 bramek na tablicy wyników, ale no 4-2, no najważniejsze, że prowadzimy, że nadal chcemy. Dominik Kun, który tutaj w indywidualnej akcji w ostatnim momencie został przez zawodnika Polkowic zastopowany, ale bramkarz kolejny raz wybija piłkę na oślep, piłka poza boiskiem i rozpoczynamy z rzutem z autu. Kibice, którzy przyszli, którzy nas oglądają, no to mecz mają bardzo fajne do oglądania, no bo 4 bramki, 6 bramek, przepraszam, i to jakie bramki, więc nie, na pewno nie żałują. Oczywiście. Marek Hanosek w walce wręcz na środku boiska, sędzia kolejny raz nie przerywa, mimo tego, że gdzieś chyba te ręce popracowały. Tylko, że jeżeli mówimy o błędach sędziego, no to większe błędy są... na korzyść Polkowicza, no, popełniane przez arbitra. No to tak. Mamy ten rzut karny, mamy kilka sytuacji w pierwszej połowie Widzewiaków, które nie zostały zatrzymane, a które zatrzymane zostać powinny.
Paweł Tomczyk. No tego Pawłowi brakuje, takiej pewności w swoich zagraniach. Jest taki bardzo, może nie chciałbym powiedzieć, że chaotyczny, ale tak jakby nie do końca wiedział, czy ma... I... Oj, szkoda, no szkoda, że nie trafił. Czy ma pójść w prawo, czy ma pójść w lewo, a tu nagle piłka przetoczyła się przez jego głowę i minęła o centymetry lewy słupek bramki strzeżonej przez Furtała. Ale na pewno Paweł też ciężko pracuje nad sobą, bo też widziałem po jednym treningu, został tutaj z Konradem i ćwiczył, doskonalał te sytuacje takie jeden na jeden z bramkarzem, więc wpadało mu dużo, więc też widać, że nie jest tak, że nic nie robi, tylko chce pracować, jeszcze bardziej pokazuje to i to trener też widzi. Co jest dla mnie, Kamilu, znamienne, jeśli chodzi o drużynę Widzewa z tego sezonu, to, że wchodzący zawodnicy z ławki rezerwowych nadają tej drużynie nowej jakości, tak. Dodatkowej jakości. Coś, czego nie było w zeszłym sezonie, że w ogóle ten poprzedni sezon, no chcielibyśmy oczywiście zapomnieć o nim, ale musimy się do niego odnosić. Tak jak rozmawialiśmy na początku, że wchodzą i dają jakość jeszcze i chcą udowodnić raz, że sobie, trenerowi, tak, i chłopakom, że mogą na niego liczyć. Dominik Kun do Pawła Tomczyka, Paweł. Gdzieś ta piłka mu się znowu zaplątała przy tej lewej jego nodze. Jeszcze raz Dominik Kun, lewa strona boiska, Paweł Tomczyk. Przeturlał do Dominika, Dominik w walce 1 na 1, przegrywa pojedynek, czysto odebrany przez Polkowiczan i błąd Krystiana Nowaka. No musimy się takich błędów ustrzegać, no tym bardziej, że teraz mamy sytuację 3 na 3, nawet 4 na 3. No. Się porobiły tutaj odległości, też widać, końcówka meczu. Cóż możemy powiedzieć? No. Dobrze, niech tak dla nas zawodnicy dobrze, strzelają, tak, niech zawodnicy tak no spokojnie. W takiej sytuacji, no jeżeli podejmuje się tego, że będę uderzał piłkę z tego 20 metra, no to musi być takie uderzenie, że będzie... Jak Patryka. Że zmusimy bramkarza do jakiejkolwiek reakcji. Niech strzela tak reakcji. Patryk, niech nie strzelają zawodnicy z Górnika. No i mamy zmianę. Schodzi z boiska Eryk Sobków, który napsuł nam sporo krwi, a w jego miejsce z numerem 22 Adam Mazurowski. Krystian Nowak, krótko do Marka Hanowska. Marek, niedokładne odegranie, ale jest tutaj Patryk Mucha. Długa piłka. Jest Dawid. Dawid Wija. Uprzedzony przez Magdziaka. I... Oj, stało się coś niedobrego. Po ślizgu gdzieś tutaj Wija. Tak, chyba dostał w głowę albo... Oj, poważna sytuacja. Oby nic nie było zawodnikowi, bo tutaj chyba... Powtórce. Poszedł ślizgiem tak. I tak, tutaj noga. Noga naszego napastnika. Oby się nic nie stało. Spotkała się z głową obrońcy Polkowic. Mam nadzieję, że tutaj służby medyczne, które pracują na boisku, no mam tutaj na myśli i lekarzy z obu stron, bo widzimy też tutaj panią doktor Łódzkiego Widzewa Magdę Krasińską. Szybko zareagowali, szybko to najważniejsze. Zareagowali, tak, tak. Jest zawodnik ułożony w pozycji bezpiecznej. Miejmy tylko nadzieję, że nie doszło do jakiegoś poważniejszego urazu. Chyba już troszeczkę zaczyna się robić w porządku, bo już zawodnicy nie reagują jakoś nerwowo. Miejmy nadzieję, że wszystko jest ok. Życzmy zdrowia, tak? Tak, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Duże brawa od kibiców dla zawodnika gości Mateusza Magdziaka, który swoją interwencją i tutaj zderzeniem z Dawidem spowodował no, lekki uraz. Bardzo fajne zachowanie kibiców. Argentyńczyk przeprasza, ale to było... No, walka o piłkę była, no, tak. Boże walki, no takie rzeczy zdarzają się na boisku. No, najważniejsze, że Magdziak podniósł się z boiska, widzimy, że jest lekko oszołomiony, ale rozmawia ze swoim masażystą, ze swoim lekarzem, rozmawia z sędzią technicznym Włodkiem Bartosem i za chwileczkę chyba wróci do grania, bo myślę, że lekarze nie zezwoliliby na to, gdyby było coś nie tak, żeby zawodnik wrócił na plac gry. Patryk Stępiński do Krystiana Nowaka. Krystian Nowak przez Tomka Dejewskiego, szanujemy piłkę. Jeszcze jedziemy niżej niż do Kuby Wrąbla. Kuba Wrąbel rozgląda się, długa piłka w kierunku Gołębiowskiego. Gołębiowski zebrał ją z linii bocznej boiska. Daniel Tanżyna. Gołębiowski jeszcze raz w walce szybkościowej. Dominik Kun jednak wyjechał za linię boczną boiska. No troszeczkę brakło tam miejsca. Byliśmy bardzo, bardzo blisko linii bocznej. No tutaj zdarzyło się, że ta piłka gdzieś się
po linii przetoczyła za boisko. Sędzia boczny podniósł chorągiewkę, ale już zaczynamy znowu kontrolować to spotkanie. Tak jest. Kontrolujemy. Jesteśmy troszkę może niżej ustawieni, ale wszystko mamy pod kontrolą, no bo teraz tak naprawdę nie musimy wyjść wyżej, nie musimy atakować. Możemy z kontry sobie zagrać i jeszcze na koniec meczu coś strzelić. Paweł Tomczyk na środku boiska. Piłka do Dawida Villeneuve, ale niestety no niedokładna. No. Nie w tempo zagrane i nie w to miejsce boiska, w które Dawid robił ruch. Mógł przytrzymać troszkę może Paweł jeszcze tą piłkę, ale podjął taką decyzję, nie inną, więc Mateusz też to musimy uszanować. Mateusz zatrzymany przez Daniela Tanżynę. Polkowicza nie rozpoczną od rzutu z autu. Poturbowany Magdziak wrócił już na boisko. Zagrywa piłkę do Ratajczaka. Ratajczak. Magdziak. Widzewiacy nie zostawiają za dużo miejsca zawodnikom w Polkowicy. Są tak, bardzo blisko. Są ustawieni blisko siebie. Czwórką, nawet piątką w obronie. Asekurują się i to już Radziemski, żeby bramka nie padła. Na boisko, ale tutaj Daniel Tanżyna. Jedna z naszych trzech wież. Patryk Mucha zatrzymany po lewej stronie boiska. Magdziak. Tak jak w pierwszej połowie Polkowiczanie grali prawą stroną, tak teraz przerzucili się do lewej. Paweł Tomczyk w pojedynku biegowym, ale Bernat wychodzi zwycięsko z tego pojedynku. 90. minuta dobiega końca. Marcin Pipczyński na świetnej tablicy pokazuje czwórkę i to znaczy, że będziemy grali przynajmniej 4 minuty dodatkowego czasu gry. Polkowiczanie, Daniel Tanżyna zderzył się z Gołębiowskim, pole karne. W gąszczu nóg, piłka pada łupem Widzewiaków, ale znowu kolejny raz. Wydaje mi się, że zawodnik Widzewa jest faulowany, a gwizdek sędziego nie jest kontenty. Na szczęście sędzia niczym tam nie zasekurował, bo już myślałem, że gwizdnie karnego z niczego. Kolejnego, tak, powiedzmy kolejne. Sobie otwarcie, że kolejnego. Piłka za boiskiem, Kuba Wrąbel spokojnie spaceruje po drugą piłkę. Za chwilę rozpocznie krótkim zagraniem, bo już Polkowiczanie nie podchodzą tak wysoko. Blisko niego jest Tomek Dojewski. I tak jak mówiłem, rozpoczęcie, Tomek Dejewski, dłuższa piłka do lewej strony, Gołębiowski. Blisko niego jest Dominik Kłon, którego łupem piłka pada. Tomek Dejewski, szanujemy piłkę przede wszystkim teraz. To, czego brakowało przez kilka minut drugiej połowy, gdzie Polkowiczanie poczuli tej krwi, gdy było to niestety 2-3. Nie, no dobrze, że ta bramka pada też na 4-2, uspokoiliśmy tak, ale się. Przed tym, jak padła ta bramka na 4-2, to już było widać, że zawodnicy Widzewa zaczynają z powrotem kontrolować spotkanie. Dokładnie. Polkowiczanie już chyba też pogodzeni z porażką, już w środkowej strefie boiska wyczekują na końcowy gwizdek, bo już wiedzą, że tutaj z Łodzi nie przywiozą nawet do Nicy. Nie wywiozą 3 punktów, więc dzisiaj Widzew bardzo dobrze wygląda, poza tam jakimiś błędami, powiedzmy, małymi do weryfikacji przez trenera, ale tak to no nie ma to co zarzucić tak naprawdę chłopakom. Pewne 3 punkty, mecz pod kontrolą. Bardzo mądrze ustawiona jest drużyna Widzewa pod batutą trenera Niedźwiedzia i widać, że zawodnicy wykonują wszystkie polecenia, które zostają narzucone przez naszego szkoleniowca. Nie, widać, że tutaj chyba zawodnicy na linii z trenerem się dogadują, fajna atmosfera jest, chcą pracować, wykonywać taktyczne rzeczy też trenera, więc cieszmy się, bo dawno też nie mieliśmy takiego startu, tak? No bardzo dawno nie mieliśmy takiego startu i oby ten start trwał jak najdłużej. Jeszcze fajnie to wygląda dla oka, tak? Więc piłkarsko, więc no. Same plusy, pozytywy też przyjścia trenera. I tak jak mówiliśmy, no nie ma praktycznie jakichś słabszych ogni w tym łańcuchu widzewskim. Każdy zawodnik wie, co ma grać. Dokładnie. Następuje asekuracja. Nawet jeżeli jest ta strata, gdzieś na tym 30-40 metrze, my szybko wracamy, szybko asekurujemy, szybko staramy się odzyskać piłkę przede wszystkim. Szybko się chłopaki organizują, żeby nie dawać żadnych tam pretekstów do strzelenia bramki.
Daniel Tanżyna ekspeduje piłkę w środkowy sektor boiska. Marek Hanousek, tutaj jeszcze do Dominika Kuna. Dominik Kun, jedno kółeczko, drugie kółeczko. Właśnie tak powinniśmy grać. Ach, kiedy mądrze. Mamy piłkę, szanujmy ją. Nie chodzi, niech drużyna biega z Polkowic, a my możemy sobie grać. Długa piłka Kuby Wrągla. Dawid Wija próbował powalczyć. Ale jest Krystian za sekuracją. Dominik Kun, prostopadła piłka w stronę Wilanewy. Gołębioski. Oj, troszkę niedokładnie. Troszeczkę niedokładnie. To już takie, taka lekka nonszalancja, jakby się wdała w tym zagraniu. I mamy końcowy dźwięk prowadzącego, no powiedzmy sobie otwarcie, tak sobie te zawody sędziego Radosława Trochimiuka. Ale wraca po 10 latach, dajmy mu wraca troszeczkę. Wraca po 10, tak, musimy spojrzeć na to. Niech się oswoi. Okiem. Tak. Mam nadzieję, że kolejnym razem jak się pokaże na naszym stadionie, czy też będzie gwizdał naszej drużynie, tych błędów już będzie popełniał zdecydowanie mniej, ale życzylibyśmy mu, żeby nie popełniał tych błędów wcale. Kamilu, cóż więcej powiedzieć, bo dosyć dobrym spotkaniu w wykonaniu Wielkiego Widzewa, tak jak powiedziałeś, z małymi wyjątkami, w kilku aspektach, wygrywamy 4-2 i cóż powiedzieć więcej. Niech każde spotkanie Widzewa będzie kończyło się naszym zwycięstwem, niech będą dopisywane te 3 punkty w tabeli, nawet niech to będzie 4-3, niech to będzie 2-1, niech zawsze ta jedna bramka będzie więcej po stronie Widzewiaków. Oczywiście, że tak. Fajny mecz, fajny spektakl, ale ja bym tutaj wolał, żeby linia obrony nasza nie traciła bramek, żeby jeszcze lepiej to, żeby się asekurowali, żeby też Kuba Wrąbel zawsze miał czyste konto, bo to też jest, buduje pewność siebie, pewność jego decyzji obrońców, oni są na zero, też na pewno jakieś założenia mają może wobec siebie, że chcieliby ten mecz zagrać na zero, więc niech będzie 4-0, a jak jeszcze tam jakaś bramka jedna wpadnie, ale jak mamy wygrywać 4 albo 5-0, to chciałbym po takich bramkach, po takich meczach. Po takich kapitalnych bramkach. Tak. Szanowni Państwo, po bramkach, kapitalnych bramkach zdobytych przez Julka Letniowskiego, Bartka Gustka, Daniela Tanżynę, Patryka Muchę. No i tutaj trzeba powiedzieć, że po dwóch bramkach Piątkowskiego po stronie Górnika Polkowice drużyna łódzkiego Widzewa wygrywa w spotkaniu z Górnikiem 4-2, a za dzisiejsze popołudnie, a nawet już wczesny wieczór. Dziękuję bardzo Państwu. Kamil Klaga, dziękuję bardzo. I Marcin Łagiewski. Do usłyszenia w kolejnym spotkaniu w sercu Łodzi i kolejnym spotkaniu na wyjeździe w przyszłym tygodniu Odra Opole. Mam nadzieję, że tam dopiszemy kolejne 3 punkty i ten start tak będzie jeszcze lepszy. Tak jest. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe.
Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.com